Tu mówi Józef Kosecki na falach Harfor. Witam kochanych Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy taki temat, można powiedzieć, indywidualny, poza tym cyklem dotyczącym Polskiej Szkoły Cybernetycznej. Zajmiemy się socjocybernetyczną analizą historii Polski Ludowej, tak zwanego PRL, jak to się określa. No, w przybliżeniu słusznie, ale nie całkiem z punktu widzenia historycznego precyzyjnie. Otóż, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten główny nurt, a zwłaszcza oficjalny nurt historii PRL, alias Polski Ludowej, to on jest z punktu widzenia analizy procesów sterowania społecznego, a to nas dzisiaj będzie interesować, nie całość historii, tylko to, co dotyczy procesów sterowania społecznego, oczywiście to nie jest wszystko, to proszę Państwa, jest on podporządkowany współczesnej polityce historycznej, alias propagandzie historyczno-politycznej, nazwijmy to po imieniu, która ma uzasadniać tezę, że wszystko, co było w Polsce Ludowej, to było złe, fuj, be, paskustwo, a wszystko, co w III Rzeczpospolitej, to jest hosanna, super, duper, trapulator. I to jest taki manichejski obraz, czarno-biały. Albo święci, albo przeklęci. Również historia PRL-u, czy szerzej Polski Ludowej, również z tego punktu widzenia jest analizowana przez główny nurt. Są oczywiście wyjątki, są historycy, którzy się temu nie poddają, ale mówię o głównym nurcie, który ma charakter wręcz instytucjonalizowany w postaci odpowiednich instytucji naukowych czy naukowo-dydaktycznych, które faktycznie zajmują się polityką historyczną, alias propagandą historyczno-polityczną, nazwijmy to po imieniu. I proszę Państwa, ta oficjalna wersja historii PRL zawiera wiele dezinformacji lub pseudoinformacji. Odsyłam do naszego cyklu wykładów Społeczne procesy poznawcze. I można by powiedzieć tak, że podstawowa dezinformacja tej polityki historycznej, alias propagandy historyczno-politycznej, zawiera pewne takie wręcz w założeniu dezinformacje. Otóż pierwsza sprawa to w tym głównym nurcie przedstawia się obraz okresu PRL-u jako jednolity obraz. Wszystko to są, no jak to wyraził pewien polityk, ci co związani z PRL-em, to PZPR, rozszyfruje, powiedział to pewien poseł, płatni zdrajcy pachołki Rosji. O. O i dalej, proszę Państwa, manipulacja podstawowa polega na tym, że przedstawia się no dość nieraz precyzyjny obraz historii Polski w okresie stalinowskim. Tutaj, jak chodzi o okres stalinowski, to w III RP ukazało się sporo, zaznaczam od razu, wartościowych pozycji. I to zarówno wydawanych przez IPN, jak i przez inne instytucje. No tutaj jedyną uwagę, którą mam, to ma charakter merytoryczno-naukowo-dydaktyczny. To znaczy bardzo mało się poświęca uwagi treści indoktrynacji, którą przeprowadzano wtedy na wszystkich uczelniach i w całości nauki.
właściwie porządna analiza tego tematu, merytoryczna, nie jakaś propagandowo-polityczna, merytoryczna, oparta na źródłach, to jest w tej mojej książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej nadzieje PRL, która wyszła 15 lat temu, więc sama już właściwie przeszła w pewnym sensie do historii. I tylko tutaj Państwo znajdą obszerny, dobrze udokumentowany źródłowo obraz tej indoktrynacji, którą przeprowadzano w okresie stalinowskim, a której skutki zresztą do dzisiaj funkcjonują, to jest inna sprawa. Zwłaszcza metodologiczne skutki. No ale poza tym, poza tą jedną uwagą, to bardzo dużo wartościowych dzieł się ukazało w III RP i tutaj w tej mojej książce znajdą Państwo sporo odsyłaczy do tych wartościowych dzieł. Więc jak Państwo widzą, to ja znowu też nie robię takiego czarno-białego obrazu. No, ale na czym polega manipulacja historyczna? Manipulacja historyczna polega na tym, że, proszę Państwa, przedstawiając dość precyzyjny obraz stosunków w okresie stalinowskim, uogólnia się go, rozciąga się na cały okres PRL. I to właśnie jest dezinformacja, bardzo można powiedzieć gruba dezinformacja, dlatego że okres Polski Ludowej, że tak go nazwę ogólnie, składa się z kilku podokresów, zasadniczo różniących się między sobą pod prawie każdym względem. Więc proszę Państwa, oddam przykład, jak przedstawiano w okresie Polski Ludowej taką kluczową sprawę, jak historia wojny polsko-bolszewickiej 19 i 20 roku. No więc jak to przedstawiano w okresie stalinowskim? Tutaj przyniosłem źródło z epoki, które było obowiązującym podręcznikiem historii, ale tylko do 1956 roku. Potem zostało wycofane i właściwie nawet nie cytowano go. No tym niemniej w okresie między 1948 rokiem a 1956 rokiem to był obowiązkowy podręcznik, zarówno akademicki, jak i podręcznik dla aktywu terenowego, że tak powiem. A najlepiej świadczy o tym fakt, że ta książka została wydana na początku tego okresu po 1948 roku, to znaczy okresu, kiedy opiekę nad tymi sprawami polityczną przejął towarzysz Jakub Berman jako członek biura politycznego i sekretariatu KC PZPR. Wydana w marcu 1949 roku w nakładzie 1 000 000 egzemplarzy, proszę Państwa. Ja tu pokazuję źródła. Widzą Państwo, że to źródło ma swój... Proszę to sfotografować, bo w naszej Narodowej Akademii Informacyjnej panuje zasada nie wierzyć na słowo, tylko sprawdzać. Więc ja tu daję dowody rzeczowe z epoki. Zresztą krążyła taka legenda, że podobno autorem tego podręcznika był sam Stalin. No nie wiem, nie sprawdzałem, ale na pewno było to w myśl, powiedzmy, koncepcji Stalina napisane. No, mniejsza z tym, czy osobiście przez niego, czy przez kogoś pod jego dyktando. Widzą Państwo, że to było używane, dlatego że ja studiując wprawdzie wtedy na Politechnice, bo jedyne wartościowe studia, jakie wtedy były, to techniczne i medyczne. No może jeszcze tam powiedzmy fizyka, matematyka. A poza tym to była jedna wielka indoktrynacja, ale musiałem też na Politechnice
zdawać z tego. I tu Państwo widzą, że to jest mocno używane przeze mnie, nawet trochę poplamione. Egzemplarz z epoki. Dzisiaj to jest już trochę biały kruk bibliofilski. No i proszę Państwa, co tutaj w tym obowiązującym urzędowo polskim tłumaczeniu, bo to oczywiście rosyjski oryginał wyszedł wcześniej, ale polskie tłumaczenie w 1949 roku. I tutaj jest taki rozdział na stronie 272, podrozdział czwarty, cytuję tytuł: najazd jaśnie panów polskich na kraj radziecki, najście generała Wrangla, krach planu polskiego, rozgromienie Wrangla, koniec interwencji. To jest tytuł tego podrozdziału. A teraz zacytuję coś z tekstu tego głównego. Cytuję. Jaśnie pańska Polska i Wrangel były to, według wyrażenia Lenina, dwie ręce imperializmu międzynarodowego, usiłującego zadusić kraj radziecki. Polacy mieli następujący plan. Zagarnąć część Ukrainy radzieckiej, leżącą na prawym brzegu Dniepru, zagarnąć Białoruś radziecką, przywrócić na tych terenach władzę jaśnie panów polskich, rozszerzyć granice państwa polskiego od morza do morza, od Gdańska do Odessy i w zamian za pomoc udzieloną Polsce przez Wrangla, dopomóc Wranglowi do rozbicia Armii Czerwonej i do przywrócenia w Rosji radzieckiej władzy obszarników i kapitalistów. Plan ten został zaoprobowany przez państwa Ententy. Próby rządu radzieckiego rozpoczęcia z Polską układów w celu utrzymania pokoju i zapobieżenia wojny nie dały żadnych wyników. Piłsudski ani myślał o pokoju, Piłsudski chciał wojny, liczył na to, że znużone w walkach z Kołczakiem i Denikinem wojska czerwone nie będą mogły się ostać przed najazdem wojsk polskich. Skończył się krótkotrwały okres wytchnienia. Koniec cytatu, więc Państwo widzą, tak przedstawiano w okresie 1949 do 1956 roku ten podręcznik obowiązywał. No, proszę Państwa, ale przemilcza się, zresztą dzisiaj też historycy jakoś do niego niechętnie sięgają, nie cytują go. Natomiast po 1956 roku ten podręcznik został wręcz zabroniony. Nie cytowano go. Ja pamiętam, jak w latach 80. napisałem Elementy historii trockizmu, gdzie obok oryginału Trockiego cytowałem ataki na Trockiego z tej książki, jak ówczesna cenzura, i to cenzura przebrana za recenzentów naukowych politruków, mi zablokowała wydanie tej książki. Później to wyszło w takim wewnętrznym obiegu na powielanej formie. Wydał to Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Ale to tylko do użytku wewnętrznego, było ileś tam numerowanych egzemplarzy. A w oficjalnym obiegu mi zablokowano. Proszę Państwa, natomiast jak te sprawy przedstawiano w innym okresie, również PRL-u, mianowicie w okresie gierkowskim. Otóż tu mamy Atlas Historii Polski. Proszę bardzo. I on został, proszę Państwa, wydany dokładnie w roku pańskim. Muszę na stopkę zajrzeć. To było już czwarte wydanie w
1977 roku. Dla szkół również można powiedzieć oficjalna wersja. Lata 70. Druga połowa gierkowskiej dekady. I tutaj, proszę Państwa, mamy również jak najbardziej i mapę, i opis. Krótki taki atlasowy opis dotyczący wojny polsko-bolszewickiej. I proszę spojrzeć, to ujęcie tutaj, proszę nawet powiększyć to. Mamy całą mapę, proszę Państwa, tu, to. Proszę to powiększyć, jest to mapa, proszę Państwa, Bitwy Warszawskiej, dokładnie pokazane, jak na przedpolach Warszawy nasze wojska się broniły, to jest czerwony kolor, jak bolszewicy atakowali, to jest zielony kolor, jak poszło uderzenie grupy armii dowodzonej przez Rydza Śmigłego, właściwie wspólnie z jeszcze nie marszałkiem, ale no powiedzmy komendantem Piłsudskim, tutaj to uderzenie na północ, czerwone, na grupę mozyrską, bolszewicką, to są zielone. Jak Państwo widzą tutaj te plamy. No i jak ta grupa armii Rydza Śmigłego i Piłsudskiego uderzyła i wyszła na tyły armii bolszewickiej, która walczyła pod Warszawą. Jest też całkiem, można powiedzieć, solidny opis tego. Tutaj zresztą jest też mapa większa, to już to jest ta większa mapa. To jest cała mapa wojny polsko-bolszewickiej, porządnie opisana, pokazane, jak daleko wojska bolszewickie zaszły, pokazane, jak trzymano przyczółek rumuński, przez który szły transporty broni, amunicji dla naszej armii, jak daleko, widzą Państwo, doszły, o, to tu, o, jak daleko nasze wojska doszły, aż do Kijowa, na Dniepr, to wszystko jest tutaj porządnie opisane. No i żeby ktoś nie myślał, że to tylko mapa, jest też całkiem solidny opis, który, no, przeczytam opis do tych map, które pokazywałem. Cytuję, tytuł jest Bitwa Warszawska 1920 roku i cytuję: długotrwała ofensywa wojsk radzieckich idących pod dowództwem Tuchaczewskiego znad Berezyny i wydłużające się linie ich zaopatrywania osłabiły działania wojenne. Tymczasem dowództwo polskie sformowało nowe jednostki bojowe i przegrupowało wojsko w dwie grupy armii w rejonie Warszawy i Modlina oraz nad Wieprzem. Grupa druga pod dowództwem Piłsudskiego uderzyła 16 sierpnia na lewe odsłonięte skrzydło wojsk radzieckich i ich głębokie zaplecze. Jednocześnie oddziały Sikorskiego wdarły się nad Wkrą między dwie armie radzieckie i zagroziły komunikacją ich prawego skrzydła. W tej sytuacji dowództwo radzieckie zarządziło energiczny odwrót, który pozwolił większości sił uniknąć osaczenia nad granicą pruską. Koniec cytatu. Jak Państwo widzą, krótka, rzeczowa informacja, a jakżeż zasadniczo się różni od tego, co w historii WKPBA. To Polska Ludowa i to Polska Ludowa. Więc jeżeli w tej chwili ktoś by wziął tylko materiały z okresu stalinowskiego i powiedział, a tak się robi, w tej wielu, już wstydu oszczędzenie będę punktował personalnie, kto tak robi, bo nie o to mi tu chodzi, żeby się rozprawiać z pseudonaukowcami. Ale tak robią po niektórzy i okres stalinowski rozciągają na cały okres PRL. To jest ordynarne fałszowanie historii. Jeżeli świadome, to jest to właśnie, można powiedzieć, świadoma dezinformacja,
fałszerstwa, że nieświadomie to jest dowód ignorancji i nieznajomości źródeł. Tutaj od razu powiem, że jest bardzo wielu takich historyków, dla których główne, jeżeli nie jedyne źródła do historii, to są tylko materiały policyjne. No oczywiście materiałów oficjalnie wydawanych w materiałach policyjnych nie było, bo policja się zajmowała nielegalnymi wydawnictwami, a legalne były poza sferą jej zainteresowania. Jak już coś zostało oficjalnie wydane, przeszło przez cenzurę, to nie był temat dla policji. I tych materiałów państwo w IPN-ie nie znajdą, bo to jest tylko policyjna wersja historii. A ja tu pokazuję tą wersję historii, która krążyła w, powiedzmy, tym masowym obiegu. I tutaj duże nakłady, tamta historia to był milion nakładu. Tutaj akurat nakładu dokładnego nie ma, no ale było kilka wydań i to był oficjalnie funkcjonujący w szkołach, na uczelniach atlas historyczny Polski. Przepraszam, ten kurs historii to jest to, co ponoć Stalin napisał? No taka plotka krążyła, ja nie sprawdzałem, ale wspomniałem o tym, że to właśnie taka była wersja nieoficjalna, że to sam Stalin pisał o tych jaśnie panach polskich i tak dalej. No tu jak państwo widzą, już Zagierka o żadnych jaśnie panach polskich nie ma. To jest porządne streszczenie. Ale proszę państwa, czytałem nie tak dawno artykuł jednego historyka zawodowego z tej współcześniackiej szkoły polityczno-historycznej, że tak, nawet w atlasach wydawanych w PRL-u fałszowano historię. No to ja państwu pokazałem na źródle z epoki, że akurat wojna polsko-bolszewicka to można powiedzieć jądro i sprawdzian stopnia suwerenności Polski, proszę państwa. Już od razu widać, że o ile w okresie stalinowskim Polska była wasalem Moskwy i po prostu tłumaczenia rosyjskich tekstów tu obowiązywały, no to już w okresie Gierka tak nie było. Na pewno ta wersja Bitwy Warszawskiej nie była przyjemna dla Moskwy. Ale Gierek, jego kierownictwo się, jak z tego wynika, nie bardzo tym już przejmowało. To będziemy o tym jeszcze zresztą obszerniej mówić. Inny przykład. Pewien historyk w randze ze stopniem doktora, a już nie będę wymieniał nazwiska, bo mówię, że nie chodzi mi tu o piętnowanie kogokolwiek. Otóż, proszę państwa, napisał artykuł biograficzny na temat znanego mi zresztą osobiście pułkownika na etacie generalskim Narodowych Sił Zbrojnych. A znam go dobrze i tu nazwisko oczywiście mogę podać. Znam go dobrze po linii rodzinnej. To był Mirosław Ostromęcki. Wybitny działacz ONR-u przed wojną. Tego ONR-u, który został przez władze sanacyjne zdelegalizowany w 1934 roku i dla którego działaczy utworzono obóz w Berezie Kartuskiej. To pierwszy transport pensjonariuszy tego obozu to byli działacze świeżo zdelegalizowanego obozu narodowo-radykalnego. No i proszę państwa, tutaj jak podaje Jędrzej Giertych w swojej książce Tragizm losów Polski w drugim tomie, wydanym w 1936 roku, w tomie zatrzymanym przez sanacyjną cenzurę, ale parę tygodni był w sprzedaży, więc ja korzystałem z przedwojennego tekstu. No i Giertych podaje, że ambasador Raczyński w Londynie oświadczył, jak zaczęły się ataki na Polskę, że w Polsce, tak, w Niemczech hitlerowskich, to 1934 rok, utworzono obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej. A ambasador Raczyński powiedział krótko: tak, rzeczywiście, utworzyliśmy obóz koncentracyjny do zwalczania antysemityzmu. I tam siedzą antysemici. Skończyły się ataki na Polskę. Jak państwo widzą, obóz sanacyjny
znakomicie się znał na socjotechnice propagandy. I wiedział, co, gdzie i kiedy powiedzieć, żeby uzyskać zamierzony efekt. No tego się można uczyć od sanacji. Proszę Państwa, no tym niemniej oczywiście w Berezie później siedzieli również inni. Działacze ukraińscy, działacze komunistyczni, a nawet niektórzy sanatorzy, którzy podpadli aktualnie rządzącej grupie, no między innymi Cat-Mackiewicz, który był Piłsudczykiem, też tam się dostał. Bolesław Piasecki też z ONR Falanga siedział w Berezie, więc proszę Państwa, jeszcze ciekawostka. Kto podjął tę decyzję? Otóż decyzję o tworzeniu obozu koncentracyjnego, bo tak by go należało nazwać, w Berezie Kartuskiej, o bardzo ostrym zresztą reżimie, podjął ówczesny premier Leon Kozłowski. Premier Leon Kozłowski to zresztą, proszę Państwa, no, ciekawostka genealogiczna, to stryj późniejszego pierwszego szefa Urzędu Ochrony Państwa i ministra spraw wewnętrznych w III RP Krzysztofa Kozłowskiego. To stryjaszek. No i proszę Państwa, ten stryjaszek, Leon Kozłowski, był wybitnym Piłsudczykiem z tej ścisłej sanacyjnej, powiedzmy, czołówki. Był wtedy premierem i on podjął tą decyzję. No ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie podać dalszych fragmentów życiorysu pana premiera Leona Kozłowskiego. Otóż później, no, jak powstała Armia Polska w ZSRR w 1941 roku, to pan były premier Leon Kozłowski przeszedł front na stronę niemiecką i został skazany zaocznie przez sąd polski, no, związany z władzami Rzeczypospolitej rezydującemu w Berlinie, został skazany za dezercję na karę śmierci. No ale oczywiście Niemcy, III Rzesza udzieliła mu azylu, no jako człowiekowi prześladowanemu politycznie, jakby nie było. I proszę Państwa, i on tam urzędował sobie w Berlinie, ale zginął w czasie alianckich bombardowań. Więc można powiedzieć, że lotnictwo alianckie wykonało ten wyrok wydany przez polski sąd. To takie ciekawostki są. No, ale żeby Państwo wiedzieli, że Mirosław Ostromęcki był związany z obozem narodowo-radykalnym, tym prześladowanym przez sanację, a zwłaszcza przez premiera Leona Kozłowskiego. No i proszę Państwa, on był jednym z założycieli później w czasie wojny Związku Jaszczurczego, Związek Jaszczurczy. To była taka formacja wojskowa właśnie założona przez ten główny ONR ABC, a później Związek Jaszczurczy wspólnie z częścią Narodowej Organizacji Wojskowej, która się nie chciała podporządkować Armii Krajowej, proszę Państwa, utworzyły Narodowe Siły Zbrojne. Narodowe Siły Zbrojne, które w pewnym szczytowym okresie swego rozwoju dochodziły do 100 tysięcy żołnierzy. To była poważna formacja, no, o rząd wielkości większa niż na przykład Armia Ludowa. Oczywiście mniejsza niż Armia Krajowa. Ale z tego co wiem, to po prostu NSZ się nie chciał podporządkować Komendzie Głównej Armii Krajowej, bo nie miał do niej zaufania. Uważał, że jest ona za bardzo spenetrowana przez różne agentury. I nie mieli do nich zaufania. To znowu mam relacje od żołnierzy NSZ-u, ale przede wszystkim od Jana Matłachowskiego, który był w tym politycznym gremium, które nadzorowało politycznie Narodowe Siły Zbrojne. Więc proszę Państwa, tutaj Mirosław Ostromęcki, któremu podlegała właśnie cała ściana wschodnia NSZ-u, jak opowiadał, to w tym czasie uważał, że
trzymanie ludzi w lesie i uprawianie partyzantki nie ma najmniejszego sensu, bo nie mieli wtedy w kierownictwie NZ-u żadnych złudzeń co do tego, że będzie trzecia wojna światowa i takie tam różne. Tak. W to nie wierzyli i wobec tego Mirosław Ostromęcki starał się jakoś rozładować lasy. A więc nie tylko, że nie zachęcał do działalności typu żołnierze wyklęci, ale jako wyższy oficer na etacie właściwie generalskim uważał, że trzeba lasy rozładować i wchodzić i robić swoją robotę, no przede wszystkim odbudowanie kraju, a po drugie robota wewnętrzna, infiltracja aparatu władzy, tak. No znam inny przypadek, proszę Państwa, ciekawy, gdzie właśnie oficer wywiadu NSZ-u robił karierę w Ludowym Wojsku Polskim i w pewnym momencie, ale to już było parę lat po wojnie, UB trafiło na jego ślad. No, kogoś tam przesłuchiwali, ktoś tam albo się wygadał na celi, albo sypnął, już mniejsza o szczegóły. Już nie badałem w szczegółach tej całej sprawy. Chodzi mi o istotę rzeczy. Chodzi o to, że ponieważ ten oficer wywiadu NSZ-u robił karierę w Ludowym Wojsku Polskim, to UB nie miało nad nim władzy, no musiał się na aresztowanie takiego oficera, musiał wyrazić zgodę marszałek Polski i Związku Radzieckiego, marszałek dwojga narodów, Konstanty Rokossowski. I proszę sobie wyobrazić, że Konstanty Rokossowski powiedział krótko. Bo może on i kiedyś był w tym NSZ-cie, ale w tej chwili NSZ-u nie ma. W Wojsku Ludowym dobrze służy i nie udzielam zezwolenia na jego aresztowanie. I ten oficer wywiadu NSZ-u ocalał dzięki marszałkowi Konstantemu Rokossowskiemu. Ciekaw jestem, czy którykolwiek z dzisiejszych historyków odważy się taką informację zamieścić w swoich pracach. A sprawa jest do sprawdzenia w archiwach UB i informacji wojskowej. Więc, proszę Państwa, były i takie przypadki, ale to sporadyczne. Natomiast wracam do Mirosława Ostromęckiego. Mirosław Ostromęcki pracował nad rozładowaniem lasów, jak to się wtedy nazywało, żeby ludzie nie ponosili niepotrzebnych ofiar. I władza ludowa, a ściśle mówiąc aparat bezpieczeństwa, nad którym opiekę polityczną sprawował towarzysz Jakub Berman, bo on nie tylko od nauki był i ideologii, ale i od bezpieki, no taki współczesny Leonardo da Vinci, można powiedzieć, człowiek wszechstronny, jeszcze też był od spraw zagranicznych i całości propagandy. No już później nigdy w Polsce Ludowej w ręku jednego człowieka nie była skupiona cała władza nad kanałami walki informacyjnej, cywilnymi, no bo powiedzmy informacja wojskowa mu nie podlegała. No. Dzięki temu ten, o którym wcześniej mówiłem, oficer NSZ-u ocalał. Więc proszę Was, tutaj Mirosław Ostromęcki już we wrześniu 1945 roku został aresztowany, czyli widać, że rozładowywanie lasów nie było na rękę towarzyszowi Jakubowi i jego czeladce, a to jest oczywiste, dlatego że im silniejsze było podziemie, tym więcej atutów w ręku bezpieki. I wobec tego były argumenty wobec Moskwy. Nie wolno nadzoru nad bezpieką dać tubylcom, prawda, bo oni będą mieli jakieś zahamowania. Mam tu na myśli tubylców z PPR-u oczywiście, bo inni nie wchodzili w grę. No jak się ma etat na zwalczanie biedy, to najgorszą rzeczą dla takiego człowieka to jest, żeby nie było biedy. Oczywiście, wtedy bieda jest potrzebna. No, to tak samo oni mieli na zwalczanie reakcyjnego podziemia zbrojnego. Przy pomocy musieli mieć reakcję zbrojną. Tak jest. No zresztą znamy to już nawet niektórzy historycy IPN-u poodkrywali, że czczeni dzisiaj przywódcy żołnierzy wyklętych rozpoczynali karierę w
UB i później przechodzili do podziemia. Już nie będę wymieniał nazwisk, bo takich nie brakowało. Więc proszę Państwa, a ten człowiek z NSZ-u, który chciał rozładować podziemie, został aresztowany już we wrześniu 1945 roku, bo robił bardzo z punktu widzenia towarzysza Bermana i jego czeladki niedobrą robotę. Wobec tego go aresztowali, skazali na karę śmierci. Ocalał tylko dlatego, że żona dotarła do kardynała Sapiehy i kardynał Sapieha dotarł do Stanisława Grabskiego, a Stanisław Grabski w Krajowej Radzie Narodowej, czyli takim no coś pośredniego między funkcjami Sejmu i prezydenta. Dotarł do, był zastępcą Bieruta w KRN-ie i dotarł do Bieruta i wyjednał zamianę kary śmierci na dożywocie. Dzięki temu Mirosław Ostromęcki życie zachował, ale siedział aż do 1956 roku w więzieniu z tym wyrokiem. I ta część jego życiorysu została w artykule tego doktora historii wiernie opisana, bo tam z jakimiś drobnymi usterkami, ale się drobnicą nie zajmuje. Z grubsza rzecz biorąc, bardzo uczciwie to opisał. No tak, ale ten życiorys się urywa w 1956 roku. Tak jakby, no nie wiem co, Mirosław Ostromęcki zmarł wtedy, czy co. A tymczasem on żył jeszcze, umarł dopiero w III RP i to byłem na jego pogrzebie z honorami wojskowymi, ale proszę Państwa, on w 1956 roku, no cóż, była amnestia, rehabilitacje prawie masowe tych ludzi skazanych w okresie stalinowskim, chyba bardzo niewygodny szczegół dla dzisiejszej polityki historycznej. I proszę Państwa, ponieważ Mirosław Ostromęcki był dobrym inżynierem jeszcze przedwojennym, to Bolesław Piasecki zatrudnił go w swoim koncernie INCO na stanowisku zresztą dyrektorskim. Najpierw we Wrocławiu, później przeniósł się do, proszę Państwa, Warszawy. A że w INCO zarabiano dobrze, uczciwie płacono, bo to był kapitalistyczny koncern, no powiedzmy sobie szczerze, cóż to był za socjalizm, w którym funkcjonowały typowo kapitalistyczne koncerny, no ale to są fakty, przemilczane znowu też przez wielu historyków współczesnych, bo nie pasują do tego obrazu. Jedyny Korwin-Mikke odważnie powiedział, proszę Państwa, od 1956 roku zaczęły się procesy likwidacji socjalizmu w Polsce, ale odrodzenie socjalizmu rozpoczęło się po 1989 roku w III RP. To jedyna śmiała i precyzyjna wypowiedź na ten temat padła z ust, no, nie historyka zawodowego, tylko polityka, który miał odwagę coś takiego powiedzieć. Proszę Państwa, teraz no, można powiedzieć, że Mirosław Ostromęcki później żył długo i szczęśliwie, no ale to jest niewygodne. I ten historyk no, po 56 roku. Proszę Państwa, no i ten historyk piszący jego biogram pominął dalszy ciąg, bo to nie pasuje do oficjalnej wersji historii PRL-u. A to jest w języku naszej jakościowej teorii informacji, to co zrobił ten historyk, to jest dezinformacja dysymulacyjna. A więc fałszowanie historii, powiedzmy sobie szczerze, nic innego. Dalej, proszę Państwa, druga sprawa bardzo istotna, to jest nieuwzględnianie przez prawie wszystkich historyków współczesnych, a
wszystkich z tego głównego nurtu, walki o władzę między partią nieboszczką, mam tu na myśli PZPR oczywiście, z jednej strony, a policją i wojskiem z drugiej. Przedstawia się to tak na podstawie oficjalnych dokumentów, że kierowniczą rolę sprawowała partia, PZPR, a tamto były tylko jej narzędzia. No to tak na papierze było oczywiście. Ale jeżeli zbadać to porządnie, jak te sprawy wyglądały w realu, a nie w wirtualu, mówiąc dzisiejszym językiem, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ja w tym momencie pominę wątek obcych agentur zagranicznych. Wrócę do niego przy innej okazji. Na razie rozpatrzę tylko ten wewnętrzny wątek. Otóż w PRL-u za główną działalność polityczną uważano, chociaż oficjalnie tego nie mówiono, ale traktowano sprawy personalne. Kto będzie miał władzę, kto będzie odsunięty od władzy. Pod tym względem trzecia RP jest wierną spadkobierczynią Polski Ludowej, chociaż pluje na tę Polskę Ludową, zbiera różne plwociny z archiwów policyjnych, a policja zbierała haki na towarzyszy partyjnych. To zresztą dowody na to są w tych archiwach. Tylko trzeba to zinterpretować odpowiednio, a nie mieć łuski na oczach, które nie pozwalają na zrozumienie istoty rzeczy. Proszę Państwa, otóż pod tym względem były różne okresy, jeśli chodzi o okres Polski Ludowej. Dlaczego mówię Polski Ludowej? Dlatego, że sama nazwa PRL została dopiero wprowadzona w Konstytucji w 1952 roku, którą też podobno redagował, czy no nie wiem, czy całą redagował, ale na pewno korekty nanosił towarzysz Stalin. Jest on ta Konstytucja z 52 roku jest nazywana tak popularnie Konstytucją Stalinowską. Tam dopiero wprowadzono nazwę PRL. Przedtem była to Rzeczpospolita Polska. I najpierw do 1947 roku nawiązywała do Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Potem, proszę Państwa, wprowadzono Sejm wybrany w wyniku fałszerstwa wyborczego. Fałszerstwo wyborcze polegało na czeskim błędzie. Przesunięto liczby z rubryk, znaczy tyle głosów, ile dostało PSL, przypisano tak zwanemu blokowi robotniczemu i vice versa. No, czeski błąd w księgowości się to nieraz zdarza i tu zrobiono taki czeski błąd. Tak się wtedy mówiło. To jest wersja z epoki, że tak powiem. A pamiętam, bo byłem dzieckiem, ale już dużym dzieckiem, które śledziło to i nawet pamiętam wierszyk z epoki. Myśmy mówili tak w czasie tych wyborów w 1947 roku. PPR i PPS wysyłają SOS do ZSRR na USA, bo USA na PPR i PPS SRA. To jest wierszyk z epoki, proszę Państwa. I druga była taka pieśń, którą żeśmy śpiewali na melodię Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Więc to było mniej więcej tak. Nie rzucim żłobu, skąd nasz ród, smrodliwe nam pomyje, my peperu, dzielny ród, zgłodniałe mamy ryje. My chcemy Polski aż po Bóg, tak nam dopomóż wróg, tak nam dopomóż wróg. No i proszę Państwa, to myśmy śpiewali wtedy, no ale no, kolega też pamięta. Chciałbym zobaczyć historyka, który ten tekst przytoczy w swojej pracy. A bardzo wątpię, bo to akurat trochę jest za ostre jak na obecną poprawność polityczną. Tu jest tylko jeden werset taki, co do Moskwy odwołuje,
a reszta to pokazuje tu wewnętrzną walkę o władzę, to o której ja mówię. No więc proszę Państwa, oczywiście ta wersja, że za wszystko odpowiada Moskwa, zdejmuje odpowiedzialność z Polaków, którzy pewne rzeczy robili, no bo tam trzeba było, Moskwa, trudno, ruskie czołgi stały, nic nie można było zrobić. A ja pokażę walkę, która się toczyła o władzę tu wewnątrz. I to ona miała bardzo istotny wpływ na sytuację w PRL-u. Otóż, proszę Państwa, pierwszy okres, to znaczy do 1956 roku, to jest okres zdecydowanej dominacji organów policyjnych, to znaczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Informacji Wojskowej, nad aparatem partyjnym. Chociaż formalnie to niby partia miała być tą kierowniczą siłą, no, zwłaszcza po Kongresie Zjednoczeniowym 15 grudnia 1948 roku PZPR miał być tą kierowniczą siłą, no ale w takie bajdury to wierzą tylko, można powiedzieć, historycy, którzy uprawiają biurokratyczną wersję idealizmu teorii poznawczego, bo w dokumentach to tak niby było zapisane. A takich jest dużo. I tych z lewej, i tych z prawej. Idealizm teorii poznawczy funkcjonuje na cały regulator w dzisiejszej historii, nie tylko. No proszę Państwa, dlaczego ja mówię, jakie mam dowody na to, że policja dominowała? Dowodem jest istnienie 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tego, na czele którego stał towarzysz pułkownik Fejgin, skazany zresztą po 1956 roku za błędy i wypaczenia, i wicedyrektorem był podpułkownik Józef Światło, przed wojną działający jako Isaac Fleischwarf, był działaczem Komunistycznego Związku Młodzieży i po prostu, no to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, nie chcę tu wnikać w szczegóły, kiedyś warto się nim specjalnie zająć. W każdym razie chodzi o to, że ten 10 Departament pod dowództwem towarzysza Fejgina i Józefa Światły miał jako statutowe zadanie zabezpieczanie, czytaj, rozpracowywanie, czyli inwigilowanie, obserwowanie, zbieranie haków, jak to się teraz nazywa, na kierownictwo partyjne. Od szczebla Komitetu Wojewódzkiego w górę. No i zresztą w tych słynnych rewelacjach Józefa Światły, później na falach Wolnej Europy, mamy dokładne relacje, jak to wyglądało. Czyli bezpieka miała departament, który miał za zadanie inwigilować, rozpracowywać, czyli zabezpieczać kierowniczy kadry PZPR-u, a PZPR nie miała takich tego rodzaju organów. W ogóle nie miała aparatu inwigilacyjnego, proszę Państwa. A realia były takie, że działacze partyjni bali się bezpieki, a nie na odwrót. Biorąc pod uwagę to, co było napisane, to bezpieka miała być tym organem dla partii, tak? Miała. No. No tak, miała, ale... No, jeszcze przepraszam, może drzwi trochę przymknąć, bo zaczyna dmuchać. Można powiedzieć, że powietrze rozpoczęło inwigilację naszych osób. Ale w sensie termicznym oczywiście tylko, a nie żadnym innym. No więc proszę Państwa, ten organ, no, mam tu zresztą relację źródłową. Otóż tu mogę nawet się powołać na źródło, bo to znana postać, działacz prawicowy, Antoni Zambrowski, syn Romana Zambrowskiego. A Roman Zambrowski w tym okresie, o którym mówimy,
jako członek biura politycznego i sekretarz KC PZPR, a więc formalnie członek tego najwyższego kierownictwa partyjnego, no właśnie miał nadzór nad aparatem partyjnym. I jak Antoni Zambrowski mnie informował, mówi, ojciec bał się bezpieki, bo bezpieka mogła jego, no można powiedzieć, z najwyższej półki partyjnej dygnitarza mogła go rozpracowywać. Ja bym jeszcze dodał od siebie i zniszczyć. Rozpracowywać, po prostu. Tak jest. Kazać tam jakiemuś jednemu czy drugiemu pod karą tam, nie wiem, pomiażdżenia mu palców powiedzieć, że ten i ten jest szpiegiem takim. Tak, absolutnie tak. Tak. Więc to wasz Roman Zambrowski się ich bał. A on, Roman Zambrowski, nie był w tym gremium, które nadzorowało bezpiekę. W tym gremium był Bierut oczywiście, był Berman i był Mintz. To było to gremium, które niby z ramienia partii, no ale jak widzimy, to jakiś był taka struktura niestatutowo partyjna, bo Roman Zambrowski do niej nie należał. A jakby było organem statutowym, to powinien należeć. Zresztą w pewnym okręcie się z stalinowskim Roman Zambrowski, to proszę sprawdzić, był nawet trochę odsunięty na bok. To jest osobna sprawa. Ale daję to jako dowód, że nie partia tutaj grała pierwsze skrzypce, bo w takim razie Roman Zambrowski powinien być po Bierucie najważniejszy, a nie Jakub Berman i nie Mintz. No i proszę Państwa, po prostu to jest dowód, można powiedzieć, statutowy, że policja była ważniejsza, już to nazywam po polsku, policja polityczna była ważniejsza niż partia. 56 rok to jest próba z tego punktu widzenia, z którego my tu analizujemy historię PRL, a to jest punkt widzenia sterowniczo-społeczny, a w tym wypadku polityka personalna miała zasadnicze znaczenie, więc 56 rok to jest próba przywrócenia kierowniczej roli partii. Mówi się o błędach i wypaczeniach. Ministerstwo Bezpieczeństwa rozwiązano jeszcze trochę wcześniej, po rewelacjach Józefa Światły, później zamieniono w Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, później rozwiązano, krótki okres nie było policji politycznej formalnie, ale proszę Państwa, w tym krótkim okresie te funkcje bardzo sprawnie spełniała Milicja Obywatelska. Niech mi nikt nie opowiada, Andronów, że Milicja Obywatelska była apolityczną policją, bo na przykład Związek Młodych Demokratów, który się wyłamał, no był jedyną organizacją jawną, która no właśnie pod koniec 56 roku nie uznawała kierowniczej roli PZPR. No i tam cała walka się toczyła. No to proszę Państwa, na zjazd Związku Młodych Demokratów, który się miał odbyć w styczniu 57 roku, to Milicja Obywatelska, bo bezpieki wtedy nie było, Milicja Obywatelska porywała tych delegatów na zjazd, wywoziła kilkadziesiąt kilometrów za Warszawę i gdzieś tam, nazywając to obrazowo, w lesie albo na rozstajnych drogach w polu i zostawiali tak, żeby nie mogli na czas dotrzeć na ten zjazd. Czyli tu widzimy, Milicja Obywatelska wypełnia funkcję bezpieki i to bardzo sprawnie. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? Mówię o tym dlatego, że znowu muszę pokazać dowody rzeczowe, bo to są sprawy ważne i ciekawe, proszę Państwa. Mianowicie, o, tu mam kserokopię. Tak się jakoś składa w trzecie RP, że ustawy lustracyjne, no proszę bardzo,
Tutaj mamy kserokopię z tego dodatku prawnego, proszę Państwa, Rzeczpospolitej. Tu jest pełny tekst tych ustaw, tej ustawy lustracyjnej z 11 kwietnia 97. Tu zresztą mamy odpowiedni fragment w powiększeniu, żeby ktoś widział, operuje dowodami, a nie chcę, żeby mi ktoś wierzył tylko na słowo. O, to jest to. I dalszy ciąg tego mamy tutaj. Można sobie to obejrzeć. I tu się wymienia, jakich to organów agentura podlega lustracji. A różne tu są wymienione organy bezpieczeństwa Polski PRL-u. Nawet zwiad Wojsk Ochrony Pograniczna, ten co łapał przemytników też. Ktoś łapał przemytników, to podlega lustracji. Tak samo później ustawa dezubekizacyjna dotyczy funkcjonariuszy tych tutaj organów, ale tam proszę sobie zobaczyć, nie jest wymieniona milicja obywatelska. No, jak ktoś mi opowiada, proszę Państwa, że milicja obywatelska była apolityczną policją w PRL-u, no to opowiada bajdury kompletne. Albo jest ignorantem, albo jest fałszerzem historii. Ja już nie wnikam w to. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze, oglądałem programy szkolenia w szkołach oficerskich MO i w szkołach oficerskich kontrwywiadu, czyli Służby Bezpieczeństwa. Ze Szczytna i z Legionowa. Już w trzeciej RP te sprawy były dostępne. Ja to zbadałem. Opisałem to zresztą w tej mojej książce. Jak ktoś chce, pełna wersja elektroniczna jest dostępna, ogólnodostępna na stronie Socjocybernetyka. To prowadzi, powiedzmy, poznańska odnoga Narodowej Akademii Informacyjnej. No i proszę Państwa, zarówno w szkołach oficerskich MO, jak i SB był taki sam przedmiot o zwalczaniu wrogów ustroju. I oficerowie MO w każdej chwili bez dodatkowego szkolenia mogli być przeniesieni do SB. Na ogół z tych najzdolniejszych przenoszono. No bo SB była preferowaną odnogą milicji obywatelskiej. A tak samo jak tam w SB ktoś się nie za dobrze sprawdzał, to go do MO przenosi i też nie musiał dodatkowego przeszkolenia przechodzić. Dlatego, że po 1956 roku Służba Bezpieczeństwa była tylko jednym z pionów milicji obywatelskiej. I proszę Państwa, w 1960 roku, kiedy siedziałem w więzieniu i śledztwo przeciwko nam z Ligi Narodowo-Demokratycznej prowadziło MSW i Komenda Stołeczna MO, to spośród około 10 oficerów, którzy mnie osobiście przesłuchiwali, to tylko dwóch podpisywało się oficer, tam powiedzmy major SB, a cała reszta, łącznie z głównym, najzdolniejszym zresztą moim zdaniem jako policjant, oficerem, kapitanem, późniejszym pułkownikiem Zbigniewem Cieślikowskim, podpisywała się kapitan Komendy Stołecznej MO. To jest do sprawdzenia w aktach śledztwa i aktach sprawy sądowej z 1961 roku przeciwko mnie, z tym, że ona się nie nazywa akta przeciwko Lidze Narodowo-Demokratycznej. Jak ktoś będzie czegoś takiego szukał, to nie znajdzie, tylko to się nazywa akta sprawy Józefa Kosseckiego i innych. Ja tam zresztą, proszę Państwa, to już zostawię na boku sprawę. Ale chodzi mi tutaj o to, że oni występowali najczęściej jako oficerowie MO i mieli do tego pełne prawo. A tu tymczasem nagle się okazuje, że to apolityczna formacja, nie podlegająca ani dezubekizacji, ani ich agentura nie podlega lustracji. Proszę Państwa, ja od razu zaznaczę wyraźnie i podkreślę, że absolutnie nie nawołuję
ani do zastosowania tej ustawy dezubekizacyjnej do funkcjonariuszy MO, ani do lustracji agentów Milicji Obywatelskiej. No już poza wszystkim innym to dzisiaj jest musztarda po obiedzie, a ci, co do tego nawołują, to sami są podejrzani. Proszę Państwa, mówię na ten temat w moim wykładzie o kontrwywiadzie obywatelskim. O, 2 dni temu się ukazała. Nagrali to nasi właśnie Poznańczycy i jest to już na Harforze też ten mój występ już jest dostępny. To już Państwo tam sobie mogą odsłuchać. Natomiast proszę Państwa, mówię tylko, żeby pokazać, jak fałszowana jest w tej chwili historia PRL-u. I to ma konsekwencje polityczno-prawne ustawa. Chodzi mi o to, że ta ustawa jest obłudna po prostu. Jeżeli ktoś poważnie traktuje lustrację, no to proszę Państwa, powinien pamiętać, że w szczytowym okresie rozwoju liczebnego Służby Bezpieczeństwa ona stanowiła około 20% aparatu represyjnego, a 80% to była Milicja Obywatelska. Czyli lustruje się, proszę Państwa, 20% agentury, a 80% nie podlega. I to, proszę Państwa, nie tylko, że w ustawie. No dobrze, ale po co ten lustrować na przykład ludzi, którzy powiedzieli temu, jak on się nazywa, dzielnicowemu, że powiedzmy tam jakiś tam ktoś pędzi gimbę. Proszę Pana, milicja się nie tylko tym zajmowała, tym się zajmowała, powiem, proszę Pana. Większość z agentury milicyjnej to się raczej takimi rzeczami zajmowała niż... Proszę Pana, pierwszym zadaniem tych organów była obrona ustroju. Statutowo. Tamte inne też i owszem, ale w drugiej kolejności. I proszę Pana, do jakiego stopnia milicja już była skorumpowana, mówię o ostatnim okresie PRL-u, to mogę tu powiedzieć jako świadek źródłowy, chociaż chciałem o tym mówić później, ale jak już Pan wywołał temat, to powiem teraz. Milicja była skorumpowana i milicja, można powiedzieć, ryła pod nieboską partią, PZPR-em. Jak to wyglądało? Głównym rozsadnikiem, jednym z głównych, no już powiem tak ostrożnie, była drogówka, rzecz jasna. I teraz, tak, proszę Państwa. I teraz mogę Państwu powiedzieć tutaj jako świadek źródłowy, dlatego że partia nieboszczka, PZPR, w latach 80. się zorientowała, że już praktycznie nie ma władzy nad milicją, a jak to powiedział ówczesny rzecznik rządu, nasza władza się wstrzymała tylko na milicji, nie powiedział o SB. Co więcej, pokazywał, jak SB oszukiwała jego jako ministra rządu generała Jaruzelskiego. To wiele razy Urban o tym pisał. Natomiast jak powiedział, no nie mogliśmy milicjantom się dobrać do skóry, dlatego że no, cała nasza władza na milicji się opierała. No, cytuję Urbana, też jako świadka źródłowego, który był wtedy w tej wierchuszce. Więc proszę Państwa, partia nieboszczka się zorientowała, że milicja jest skorumpowana i nie słucha partii. No SB też nie słuchała, ale to było mniej groźne. Natomiast to, że milicja nie słuchała, było groźniejsze. No i proszę Państwa, w tym czasie ORMO dostało bardzo daleko i Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, która no kiedyś tam w okresie stalinowskim to spełniała funkcję giermków Milicji Obywatelskiej. Później przechodziła różne okresy, nie będę już o tym w tej chwili mówił, ale w latach 80., a wtedy byłem, no, że tak powiem, w eurojęzyku Sturmbannführerem Ormopolizei. No, trzeba znać języki, zwłaszcza eurojęzyk. Więc proszę Państwa, więc rozumiecie, co to znaczy. Więc proszę Państwa, i wtedy
ORMO działało na podstawie osobnej ustawy, nie podlegaliśmy ani milicji, ani MSW. I proszę Państwa, formalnie byliśmy niezależni ustawowo, ale faktycznie podlegaliśmy tylko partii Niebożce. A w jaki sposób to było rozwiązane? Bardzo zręczne rozwiązanie. Mianowicie, właściwie ORMO w tym okresie, w którym ja działałem, to jest druga połowa lat 80. Wtedy, jak wyszła osobna ustawa o ORMO. Zlikwidowana zresztą błyskawicznie w 89 roku. Więc proszę Państwa, po prostu ORMO było taką luźną konfederacją wojewódzkich organizacji. Pełna decentralizacja. Nie było komendy głównej ORMO. Najwyższą władzą była Wojewódzki Komitet, Społeczny Komitet do Spraw ORMO. I tak się składało, ale to było prawo zwyczajowe, a nie prawo pisane, że przewodniczącym tego Społecznego Komitetu do Spraw ORMO był sekretarz organizacyjny, podkreślam, a nie administracyjny, jak to błędnie napisano w jednym z współczesnych opracowań. Sekretarz organizacyjny odpowiedniego komitetu wojewódzkiego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że sekretarz administracyjny nadzorował milicję, no w ogóle administrację państwową i była obawa, że się zacznie bardziej identyfikować z tymi służbami mundurowymi niż z partią Niebożską. No tak zresztą było, Gierka obalono dzięki temu, że towarzysz Kania nadzorował siłowików. Więc tutaj już partia Niebożska wyciągnęła wniosek, a mówię o tym, żeby następne władze też miały te sprawy na uwadze. I proszę Państwa, po prostu nie sekretarz administracyjny komitetu, który nadzorował milicję, służbę bezpieczeństwa i tak dalej, tylko sekretarz organizacyjny komitetu wojewódzkiego na niższych szczeblach jego odpowiednik, bo ten nadzorował aparat partyjny, który nie był elementem administracji państwowej bynajmniej i z tymi siłowikami się nie identyfikował, co więcej miał za zadanie ich kontrolować. I milicja ORMO w tym okresie spełniało funkcję, a mówię to jako człowiek, który wypełniał te funkcje, mówię tu jako świadek źródłowy z epoki. Myśmy tępili korupcję w formacjach MO. I te, no na przykład sekretarz partii dostawał informację, że funkcjonariusze z drogówki biorą w łapę, jak to się mówiło. Mają lepkie ręce. O. No to tak, jeżeli nie wszyscy oczywiście funkcjonariusze MO byli skorumpowani, no nawet pewnie większość nie była skorumpowana, ale wiecie, jak do beczki miodu się wrzuci kilo gówna, to ono się już nie nadaje do jedzenia za przeproszeniem. Tak, no więc ja już nawet zakładam na korzyść się, może tam była cała beczka miodu, ale tego gówna było no może więcej nawet niż jedno kilo. Proszę Państwa, wiem co mówię. I wyobraźcie sobie taką sytuację, a takie sytuacje myśmy namierzali jako ormowcy. W patrolu drogówki było dwóch funkcjonariuszy. Jeden brał łapę, a drugi był uczciwy i nie brał. No jeżeli teraz ten uczciwy napisał raport do przełożonego, a przełożony dostawał procent od tego, co brał łapę, no to a milicjant musiał drogą służbową posyłać. Nie wolno było inaczej. No to przełożony brał to, rzucał do kibla albo do szuflady, jak mu tam pasowało i koniec. Natomiast jak ormowiec był w patrolu, to myśmy nie pisali raportów do milicji. Myśmy pisali swoją drogą służbową ormowską i to trafiało do Społecznego Komitetu do Spraw ORMO, czyli naszej najwyższej władzy, a tam szefem tego był sekretarz organizacyjny PZPR i brał do galopu a tych towarzyszy z milicji, z drogówki i tak dalej. A inne działy też były. No,
nie były, powiem delikatnie, nie były wolne od korupcji. I pamiętam, jak zrobiliśmy taką wielką akcję, o właśnie między innymi przeciwko bimbrowniom i chuliganom na Starym Mieście, to nasi ormowcy odkryli, a myśmy też swoje źródła informacji mieli, lepsze może nawet czasem niż milicja, proszę Państwa, albo też uczciwi milicjanci nas informowali, też tak było, szapoba dla tych uczciwych milicjantów. Proszę Państwa, no to odkryliśmy taką jedną czy nawet dwie bimbrownie na Starym Mieście. W następnym tygodniu organ w Służbie Narodu, to był organ MOISB, obsmarował nas, ormowców, czepiali się, czego się dało, a do czyje przyczepili, że ktoś nie miał tutaj dystynkcji funkcyjnych na kołnierzu, a ktoś inny nie miał pałki regulaminowej, tylko gumowy tam jakiś kabel. No proszę Państwa, było tak, że po 1984 roku towarzysz Kiszczak nakazał milicji podbierać ormowcom wszystkie wypożyczone im pałki. I myśmy na tych chuliganów, na tych bimbrowników, co mieli iść z gołymi rękami, no to przyznam szczerze, że przymknąłem oko na to, że jak ktoś miał takie izolacyjne gumowe pręty, miały parametry bardzo podobne do pałek milicyjnych. Żeby Państwo wiedzieli, tylko były o tyle mniej dobre, że nie miały uchwytu, bo pałka milicyjna miała uchwyt, a tym jak się uderzyło tak jak pałką milicyjną, to jak się mocno nie trzymało, mogło wypaść z ręki. Wiem, co mówię. Proszę Państwa, tak. Ja tu w tej chwili występuję jako świadek źródłowy z epoki. A to wszystko jest do sprawdzenia. No i proszę Państwa, wtedy komendant dzielnicowy Ormo mówi, słuchaj, no musimy iść do tej redakcji. Ty, a ja byłem zastępcą do spraw politycznych komendanta dzielnicowego Ormo. Mnie podlegało szkolenie, ale w tych akcjach w terenie też brałem udział, tam obezwładniałem chuligana i tak dalej. Starałem się coś na temat tego rzemiosła policyjnego dowiedzieć. No i poszliśmy do redakcji, postawiłem na baczność tych redaktorów do tego stopnia, że jeden z nich to jeszcze w trzecie RP pamiętał i taki artykuł napisał, gdzie mówił, że no Kosecki przyszedł i tam się szarogęsił i tak dalej, i tak dalej. No ja się szarogęsiłem, bo mówię, kochani, myśmy musieli wykrywać po was bimbrownię. I wy jeszcze nas tutaj obrabiacie, opluwacie, bo skończyło się na tym, że żeby udobruchać mnie, ja pamiętam, zabawna była sytuacja tego redaktora, autora tego artykułu, tam odpowiednio ustawiłem, merytorycznie oczywiście, tylko on nie miał argumentów. Mówię, tak, to my tu wam pomagamy, a wy nas jeszcze obrabiacie, to jest to ciekawa rzecz, że Zawodowa Straż Pożarna to bardzo dobrze się wyraża o Ochotniczej Straży Pożarnej, bo bez niej była mniej skuteczna. A milicja, cholera, której Ormo pomagało. Teoretycznie. Tępienie korupcji w szeregach milicji to jest pomaganie milicji, uczciwym milicjantom. Ja to tak traktuję. Milicji in abstracto z pewnością, natomiast milicji in concreto, czyli tym konkretnym milicjantom, to niekoniecznie. No wie pan, to pan mówi o skorumpowanych milicjantach, a ja zakładam, że jednak większość funkcjonariuszy MO nie była skorumpowana. Może to jest bardzo ryzykowne założenie, ale jak pan będzie obstawiał przy swoim, to ja panu źródłowych informacji nie dam, bo ja akurat mam informacje obciążające, ale nie chcę być jednostronny już tak. No wie pan, z tego co pan mówi, to jest jedna rzecz tutaj wychodzi. Mianowicie bardzo często słyszałem od różnych ludzi, którzy tam starszych ode mnie, z którymi rozmawiałem na temat właśnie lat 80. No takich moich rówieśników, powiedzmy, tak. Mówili mi, że czasem się zdarzało, że na przykład ktoś tam był w Ormo i jak była, nie wiem, jakaś popijawa, coś w tym stylu, jakieś zdarzenie i przyjeżdżała milicja i wychodził ten ormowiec
na najniższego szczebla oczywiście człowiek, który nie wiedział nic o żadnej wielkiej polityce, ani tam tego typu rzeczach, o których pan nam teraz opowiada. Czy wychodził do nich i mówił, panowie, wszystko w porządku, ja jestem Zorbą. To co się wtedy działo? No właśnie. Działa się wtedy zwykle bardzo dziwna rzecz. No to też teraz. Milicjanci, jak ręką odjął, przechodziło im zajmowanie się tą popijawą, burdą, czy zdarzeniem, do którego przyjechali, a brali tego pana z Ormo na tył swojego radiowozu. No zgadza się. Oj, nie, nie lubili nas, nie lubili. Właśnie. I teraz to, co pan mówi, jakby to powiedzieć, łączy te wszystkie sprawy w jedne no, domyka no, ten to ma pan potwierdzenie z niezależnego źródła, bo przecież ten pana informator to no nie wiedział nic na temat nie tego, wiedział nic na górze. O tym, co ja mówię. Tak, bali się nas. No i tutaj można powiedzieć, że w końcu ten redaktor naczelny, żeby udobruchać, to wziął i no, ja mówię, no jak to jest? Zawodowa Straż Pożarna chwali ochotniczo, a wy zobaczycie na te Ormo, które wam pomaga, bo ja obstaję. Tępienie korupcji w Milicji Obywatelskiej to była realna pomoc dla milicji, dla tych uczciwych funkcjonariuszy. A nie wiem, jakie były te proporcje, ale zakładam na korzyść podejrzanego w tym wypadku, że większość była uczciwa. No, ryzykowne założenie. To, co pan powiedział, trochę podważa tą moją hipotezę, ale no tak, przyjmijmy to jako takie pierwsze przybliżenie. No i proszę państwa, żeby udobruchać, to ten redaktor naczelny zamówił u mnie dwa artykuły o wojnie informacyjnej. Te artykuły dziś by mogły być przedrukowane. Pasują nie tylko do ówczesnej, ale i obecnej sytuacji. Jak je gdzieś znajdę, to może wpuścimy w internet. Proszę państwa, jaki był test, partyjny test, partyjno-ormowski na to, czy no, drogówka na przykład, bo to było najłatwiej uchwytne. Myśmy też mieli pion drogówki w Ormo i tam służyli emerytowani, uczciwi funkcjonariusze milicji z pionu drogowego, którzy znali sprawę z autopsji. Wiedzieli, tak. No i proszę sobie wyobrazić, bo nie wolno nam było werbować milicjantów czy funkcjonariuszy SB w czynnej służbie, chociaż mieliśmy na to apetyt, ale tego nam nie wolno było, ale emerytów jak najbardziej. I co więcej, mogliśmy werbować cywilnych funkcjonariuszy pracowników MO i SB. Czyli nie chcieli nas puścić drzwiami, to właziliśmy oknem. No i proszę państwa, jak gdzieś był sygnał, że biorą w łapę, a takich sygnałów nie brakowało, no to proszę państwa, po prostu towarzysz sekretarz wzywał po linii partyjnej szefa, to się nazywało komendant, a później się nazywało szef tam dzielnicowego czy wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych i mówił do niego, słuchajcie tam towarzyszu, mamy sygnały, że tam u was w drogówce źle się dzieje, to wam dodamy do pomocy ormowców. I to był nieomylny test. Jak brali w łapę, to mówili, nie potrzeba, my sobie sami dajemy radę, a ci ormowcy to nie fachowcy. Sekretarz mówi, jak to nie fachowcy, emerytowani właśnie funkcjonariusze. No nie, ale my sobie bez emerytów dajemy radę. No to już był sygnał, że biorą łapę, to wtedy dostało polecenie partyjne, żeby tych ormowców wziąć. A jak był uczciwy, nie brali łapy, a były i takie przypadki, jako świadek z epoki mogę zaświadczyć, no to bardzo chętnie brał, bo będzie miał pomoc. Nie miał nic do ukrycia, więc byli i tacy, proporcji nie ustalam, bo to jest osobna sprawa. Proszę państwa, a teraz jak chodzi o apolityczność milicji, no to przepraszam bardzo, ale kto lał na ulicach w straszny sposób demonstrantów?
nie służba bezpieczeństwa, nie zwiad WOP-u, który jest lustrowany i dezubekizowany, tylko ZOMO. ZOMO było integralną częścią Milicji Obywatelskiej i podlega nie służbie bezpieczeństwa, tylko Milicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, a zdjęcia, jak to wygląda, to nieraz w celach propagandowych się pokazuje. No ale to są zdjęcia autentyczne, to nie jest fotomontaż. Lali także nawet te ich pały z dobrym uchwytem wyskakiwały z ręki. I to leżącego, no to już jest bestialstwo. Proszę Państwa, znam przypadek i to nie na podstawie plotek, tylko przypadek, o którym się dowiedziałem służbowo, jako ten Sturmbannführer, no ja tak żartobliwie to nazywam, dlatego że w Ormo nie było stopni, były funkcje. I odznaki funkcji na kołnierzu, może kiedyś, może następnym razem przyniosę, pokażę te swoje. I ta funkcja, którą ja miałem, to był odpowiednik majora w milicji. No więc jako ten quasi-major, nazwijmy to, alias Sturmbannführer, ormowski, mieliśmy sygnał, że właśnie ZOMO robi strasznie bestialską robotę na ulicach i to robi po prostu złe nastroje, bo leją przypadkowych ludzi, ich usposabiają źle w stosunku do władzy ludowej, więc nam zlecono obserwację tego. I raport, który dostałem od jednego z naszych ormowców, który poszedł obserwował, był taki. Że ZOMO-wcy, nie, on był dobrze wyszkolony, wiedział jak się uchylać, tak, jak kiedy uciekać, no myśmy nie puszczali ludzi po to, żeby ich tam zatłukli, ZOMczyki, jak myśmy ich nazywali, żartobliwie. A pamiętajmy, że te ZOMczyki wyszkoliły następną generację. Nie było tam żadnych zmian. To tak na marginesie. Proszę Państwa, był świadkiem, jak o mały włos ZOMowcy nie zatłukli na śmierć majora SB, który tak prawdopodobnie też poszedł z misją obserwowania, ale na szczęście majorowi wyleciała legitymacja i temu zawdzięczał, że zaprzestano tego lania go bestialskiego. Więc takie raporty myśmy dostawali oczywiście. I od razuśmy zgłaszali w odpowiednim anturażu, to znaczy mówimy, że to jest w gruncie rzeczy zakamuflowana robota antyustrojowa ZOMowców, bo oni leją przypadkowych ludzi, o widę majora SB, który nie brał udziału w demonstracji, to nie był prowokator. On stał jako publika na chodniku i takich przypadkowych gapiów lali jak Hamana. To według nas brak profesjonalizmu po pierwsze, a po drugie robota antyustrojowa, no bo przypadkowych ludzi się nastawia kontraustrojowi przecież. Sam raz. Tak jest. Bójkę dostałem. No proszę bardzo, więc no, mamy potwierdzenie znowu z niezależnego źródła. Proszę Państwa, a kto urządzał ścieżki zdrowia na komisariatach i komendach, gdzie już aresztowanych ludzi lano bestialsko? Milicja Obywatelska, nie Służba Bezpieczeństwa. Tych z SB było za mało nawet, żeby taką ścieżkę na komisariacie zrobić. Że na komisariatach to na ogół w ogóle nie było SB, dopiero w komendzie na szczeblu dzielnicy. No i proszę Państwa, to milicja robiła. A kto strzelał i zabił w Wujku? Nie Służba Bezpieczeństwa. ZOMO, czyli Milicja Obywatelska. A kto zastrzelił w czasie demonstracji w 1982 roku w Lubinie kilka osób? Milicja Obywatelska, nie Służba Bezpieczeństwa. A kto zatłukł na komisariacie na Jezuickiej tego licealistę? Co później cała sprawa była i Urban niedawno tłumaczył, że dlatego zatuszowano te no właściwie zbrodnie popełnioną przez Milicję Obywatelską. Tam na komisariacie nie było Służby Bezpieczeństwa, ani ORMO nie było. Proszę Państwa, więc oni sobie pozwolili na to. I proszę Państwa, po prostu
Urban mówi, no tak, ale myśmy się opierali już tylko na milicji. To nie mogliśmy sobie zrażać milicji właśnie. Czyli to była podpora ustroju. Już te funkcje kryminalne milicja obywatelstwa coraz gorzej spełniała. Mówię o drugiej połowie lat 80. przestępczość kwitła. No i proszę Państwa, ale za to licealisty, jak dopadli, to go tam zatłukli na jezuickiej. Proszę Państwa. No, jeszcze jedną rzecz podam. A kto spisywał numery samochodów, które stały na wsi przed kościołem podczas sumy w niedzielę i święta? Tam służby bezpieczeństwa nie było, ani zwiadu WOP-u, ani takich różnych tam innych organów bezpieczeństwa wymienionych w ustawie lustracyjnej. Natomiast milicja obywatelska i jej agentura była. I oni to spisywali, trudno to nazwać działalnością w ramach zwalczania kryminalnej przestępczości, bo te samochody były legalne, legalni właściciele byli na sumie. Spisywano to, oczywiście milicja przekazywała to później albo do władz partyjnych, albo do czwartego departamentu SB, który, jak to się mówiło, zabezpieczał sprawy kościelne, ale SB to były białoruczki. Gdzie by tam taki funkcjonariusz SB chodził po wsiach pod kościołem? To nie dla niego. Milicja i agentura milicji spisywała. Więc jak Państwo widzą, mówienie o milicji jako apolitycznej policji to jest pierdu, za przeproszeniem, że już tak nazwę. A dlaczego, proszę Państwa, ta formacja, no przecież milicjanci lali tych działaczy Solidarności i innej opozycji. I co, jakoś nie odważyli się ich lustrować. No dobra, to wszystko prawda. Ale mało tego, proszę Państwa, powiem więcej. Mianowicie dzisiaj akta agentury MO nie znajdują się bynajmniej w IPN-ie, tylko znajdują się w posiadaniu policji. I jak w okresie, kiedy AWS przejęło władzę, to ówczesny minister spraw wewnętrznych i wicepremier, no druga osoba po Krzakleskim w AWS-ie, pan wicepremier minister Tomaszewski, zaczął dobierać się do akt policyjnych, to natychmiast go oskarżono, że był TW, czyli tajnym współpracownikiem SB. Prawda jest taka, badałem tę sprawę, od razu go odsunięto, już Państwo go od tego czasu na orbicie politycznej nie zobaczyli. A badałem tę sprawę, on zażądał procesu lustracyjnego i został całkowicie oczyszczony, pan Tomaszewski. Ale w polityce go nie uświadczycie. No to już sobie sami odpowiedzcie, kto o to dba. Proszę Państwa, no bo chciał się dobrać do agentury milicyjnej. Mało tego, proszę Państwa. Mam, a teraz, to były fakty, a teraz powiem swoją hipotezę. Moja hipoteza jest taka, że w tej chwili nie kto inny jak agenci, byli agenci MO, najwięcej gardują za lustracją, bo wiedzą, że ich to nie dotyczy. Ich chroni policja. I lustracja to nie oni, tylko Służba Bezpieczeństwa, która no, przez milicję nie była lubiana, to też, żeby była jasność. Najbardziej milicjanci nie lubili ORMO, ale w drugiej kolejności też nie lubili Służby Bezpieczeństwa. No, z różnych powodów. W każdym razie, proszę Was, sprawa wyglądała w ten sposób, że no, powiedzmy sobie szczerze, w tym Sejmie jeszcze kontraktowym w 1989 roku, jeżeli nie pierwsza, to na pewno jedna z pierwszych ustaw to była o likwidacji ORMO. Patrzcie, jeszcze partia była, jeszcze SB była. Najważniejsza rzecz, ORMO zlikwidować. No tak, dlatego, że myśmy mieli pion PG, przestępstw gospodarczych, i złodziejska prywatyzacja mogła być skutecznie blokowana przez ORMO.
A jak partię zlikwidowano, to ORMO stałoby się automatycznie już faktycznie całkowicie niezależną organizacją, która mogła bronić przed rabunkiem mienia społecznego. I to było, a mieliśmy ponad 300 tysięcy członków, przecież proszę Państwa. CBA trochę robi też coś takiego jak my, tylko ono ma 1200 funkcjonariuszy, a myśmy mieli ponad 300 tysięcy. Więc dlatego skorumpowani milicjanci, a w Sejmie prawdopodobnie ich agenci, przeforsowali tę ustawę o likwidacji ORMO. Najważniejsza rzecz była. No ja oczywiście mówię, że ORMO było ważne, no ale były ważniejsze sprawy chyba, nie? Niż ORMO. Później zlikwidowano pion PG w milicji przemienionej na policję, a potem zlikwidowano Służbę Bezpieczeństwa i w nowo tworzonym Urzędzie Ochrony Państwa już pionu gospodarczego nie było. Czyli hulaj dusza piekła nie ma. Można grabić, rabować mienie społeczne. Dzięki temu taki jak Soros czy inni. Tak jest, tak jest. Ale podkreślam, najpierw zlikwidowano ORMO. Potem pion PG w milicji, policji, a potem dopiero w Służbie Bezpieczeństwa, gdzie też był pion gospodarczy. Nie no, ale to tak jest jak pan mówi, no, ta milicja robiła robotę polityczną, no to oczywiste. Tylko że w tym momencie, kiedy byśmy mieli lustrować agenturę milicyjną, to musielibyśmy w jakiś sposób wziąć nożyczki, odkroić agentów rozpracowujących polityczne sprawy od agentów rozpracowujących... Nie, proszę pana, jak trzeba było informacje polityczne, to każdego agenta o nie pyta. No tak, taka była procedura. No dobrze, ale byli... Tak, ci od Bimbrowni też zbierali informacje polityczne, jak było potrzeba. No dobrze, ale byli tacy, którzy, jakby to powiedzieć, rozpracowywali później, po 89 tam nożowników i... Proszę pana. I oni by po prostu jakby... Proszę pana. Do IPN-u, taki nożownik by sobie poszedł. Pan ma rację. I wsadził mu tam pod... Pan ma rację, ale poszły akta zwiadu WOP-u i te niebezpieczeństwa, o których pan mówi w wypadku przemytników, jak najbardziej były aktualne. Chociaż no, to w mniejszej skali. Przemytników właśnie jest trochę mniej jednak niż... Mniej, tak. Proszę pana. Ja oczywiście absolutnie się z panem zgadzam, tylko mówię, że w tej sytuacji przeprowadzanie lustracji tylko agentury policji politycznej, która zresztą też częściowo się sprawami gospodarczymi zajmowała, bo były takie powiedzmy placówki SB zabezpieczające kontrwywiadowczo zakłady pracy. Więc mówię, rozdzielenie tego jest, było i jest bardzo trudne, ale w tej sytuacji przeprowadzanie lustracji cząstkowej, wybiórcze jest po prostu oszukiwaniem ludzi. To już albo w ogóle zrezygnować, albo robić całościowo. No ale proszę Państwa, mówię tu od strony uczciwości. Oczywiście lustrowanie totalne by oznaczało rozpad aparatu państwowego, bo on się już tylko na milicji i policji trzymał. I dziś też, żeby była jasność. Dziś jakby ktoś zaczął lustrować, no powiedziałby, że policja jest skorumpowana, opcja zerowa, będziemy rozliczać zbrodnie III RP, liberalistyczne zbrodnie, ustawa o ściganiu zbrodni liberalistycznych, tak jak komunistycznych. No powiedzmy, że ci nasi narodowcy. No na przykład, tak. Narodowcy czy narodawcy, wszystko jedno. Ja takie gradacje, narodowcy, narodawcy i narodawawcy. No jakby doszli do władzy, proszę pana, zwłaszcza narodawcy, to i robią lustrację obecnej policji i innych służb, to by się państwo rozsypało absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że policja w tej chwili jest jedną z nielicznych części aparatu państwowego, który nie dopuścił ignorantów z klucza politycznego. Bo UOP dopuścił ignorantów i to jakich już w 90 roku. Tak, to wiem, bo brat mojego znajomego był w UOP, historyk. Dobry historyk, tak. Chciwy człowiek. Poczlina!
Ale to on robi w łopie, no do cholery ciężki. No ale pana, no to właśnie. Historykowi pistolet, no. To właśnie nieboszczyk, proszę pana, Krzysztof Kozłowski tak to organizował, bratanek Leona Kozłowskiego, o którym mówiłem. I proszę pana, no łop obsadzili ignorantami. No wiem, co mówię, bo czytałem wywiad z pułkownikiem, późniejszym generałem Nowkiem. I on tam opowiadał, no też w ogóle nie myślał o pracy w policji. Krzysztof Kozłowski go namówił na przejście do łopu, gdzie tam zdobył wysokie funkcje aż do generała. I on opowiadał o tym, o treści szkolenia. Taki kurs przechodzili. Opowiedział to dość uczciwie. Chwała mu za to, ponieważ zajmowałem się tymi badaniem tych spraw w kontekście przedwojennej dwójki, przedwojennej policji, to od razu skojarzyłem, że to przeszkolenie, co oni mieli, to było w najlepszym wypadku przeszkolenie na poziomie podoficerów. Przed wojną z tym przeszkoleniem co najwyżej mógłby być podoficerem, a tu poszedł od razu na etap kierowniczy, oficerski. A więc można powiedzieć, no nie ma co nawet mówić. Natomiast policja, jako jedyna tego typu służba, nie dopuściła ignorantów, chociaż była próba. Kaczyńscy podjęli taką próbę i szefem, komendantem głównym policji mianowali prokuratora z zawodu, pana Kornatowskiego. A prokurator to jest inny zawód, bo prokurator może nawet z reguły się nie zna na pracy operacyjnej, która jest bardzo istotna dla policji. A prokurator to już dostaje materiały procesowe. No, operacyjny. Praca analityczna, a nie praca tak jest. No i proszę państwa, bardzo szybko Kornatowskiemu coś tam znaleziono, jakiegoś haka. Ostentacyjne było zatrzymanie, wyleciał. Już nikt nie próbował ignorantów, to znaczy, no nie ignorantów w ogóle, tylko nieprzeszkolonych odpowiednio po linii policyjnej pakować tam. Policja jest jedną z nielicznych służb, która nie dopuściła ignorantów z klucza politycznego. Aż do komendanta głównego, no już tam wiceminister nadzorujący, to sobie może być z klucza politycznego i jest, ale to on tam skutnie narobi, jak jest fachowy komendant główny i cała reszta w dół. Więc tutaj muszę policji pochwalić, że nie dopuściła do, że tak powiem, obsadzenia u siebie stanowisk przez ludzi nie z branży. Jeszcze drugi taki pion, to sędziowie też nie dopuścili. Częściowo prokuratorzy, ale mówię częściowo, bo długi czas przecież minister z klucza politycznego był zarazem prokuratorem generalnym. Więc już prokuratora nie tak. Ale sędziowie, no i profesura. Profesura z wyjątkiem funkcyjnych, którzy podlegają tam jakiejś lustracji, to reszta nie podlega żadnej lustracji, dekomunizacji i tak dalej. To ma swoje wady i zalety, ale nie będę w tej chwili analizował ani jednych, ani drugich. Chodzi mi tylko o to, że też nie dopuścili ignorantów. Nie ma tak, że z chłopa król nagle facet, który nie ma tam odpowiednich stopni, tytułu, dostaje profesorem. To już było wcześniej. To już było po 56 roku. Ale chodzi mi o to, że... Dopuścili już wcześniej takich, co to... A w okresie stalinowskim, tak, ale to... No i jeszcze po marcu. No po marcu to tylko chodziło o habilitację, nic więcej. Ale, no ale doktorat co najmniej musiał mieć i studia wyższe skończone. No a prokurator, jak został komendantem głównym, to nie miał szkoły oficerskiej policji czy milicji za sobą. O to mi chodzi. No więc proszę pana, po 89 roku też tego nie ruszono i tam ta cała ścieżka zdrowia naukowa jest przestrzegana. Więc proszę państwa, tak jak tu widzimy, są różne etapy. Jeszcze jedna sprawa ważna, która jest no bardzo istotna w fałszowaniu historii Polski Ludowej.
to jest, nie uwzględnia się w tym głównym nurcie polityki historycznej walk frakcji polskiej w PZPR-ze, nawet wcześniej w PPR-ze, czyli tak zwanego odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego w partii, z frakcjami, czy frakcją antypolską. Bo PZPR się dzieliła właściwie na trzy główne elementy. Już nie będę się rozrabiał na mniejsze. Frakcja polska, która starała się jakoś w pewnych granicach bronić polskiego interesu. Z nią się rozprawiono w okresie stalinowskim. Aresztowano Gomułkę, aresztowano wielu innych ludzi, również dowódców Armii Ludowej, takich jak Korczyński, dostał dożywocie przecież, całą komórkę wywiadu tutaj w sztabie centralnym, czy tam komendzie głównej Armii Ludowej, aresztowano pod zarzutem współpracy z sanacyjną, a później londyńską dwójką, a także z hitlerowskimi władzami. To jest bardzo ciekawe, bo z tej komórki pani pułkownik Sowińska opowiadała, to też ciekawa była relacja. W telewizji słyszałem, jak mówi, była przesłuchiwana, to jest okres stalinowski, w bezpiece. I mówi coś takiego. W pewnym momencie, to ja już nie wiedziałam, czy jestem przesłuchiwana przez funkcjonariusza milicji, Urzędu Bezpieczeństwa, czy Ministerstwa Bezpieczeństwa, czy też przez angielską Intelligence Service. Bardzo ciekawe stwierdzenie, proszę Państwa. I warte analizy. Bo przecież jak wiemy, wicedyrektorem Departamentu 10, który zajmował się takimi właśnie sprawami, był podpułkownik Józef Światło, który, ale to znowu w Polsce, z polskich opracowań, z wyjątkiem tej jednej książki, to ona stanowi wyjątek absolutny. Zresztą jedyna biblioteka, w której ona jest w Polsce, to jest Centralna Biblioteka Wojskowa, do której sam ofiarowałem ten egzemplarz. W żadnej innej bibliotece jej nie znajdziecie. I proszę mi nie wierzyć, tylko proszę sprawdzić. Katalogi biblioteczne są dostępne w internecie, więc nie muszą się Państwo fatygować, tam chodzić czy jeździć. Proszę Państwa, to poza tą książką w Polsce się o tym milczy, ale wyszła książka, to już miała wydanie i angielskie, i niemieckie, o akcji Splinter Factor. I co się okazuje, że Józef Światło, a tutaj dodam element, do którego sam doszedłem, badając archiwa przedwojennej dwójki. Otóż Józef Światło przed wojną był agentem polskiego kontrwywiadu. Bronił niepodległej Polski na tajnym froncie. Tak, tak, proszę Państwa. Ten. Wówczas Isaac Fleischer, polski patriota na tajnym froncie, a potem podpułkownik bezpieczeństwa Józef Światło. Robiłem analizę jego życiorysu, kiedyś osobno o tym powiem. W każdym razie, proszę Państwa, on w 1939 roku walczył dobrze w szeregach polskiej armii. Potem przeszedł na stronę, znaczy przeszedł do strefy okupacyjnej radzieckiej. No ze zrozumiałych względów, choćby ze względu na swoje pochodzenie, wolał nie być w strefie okupacyjnej niemieckiej.
I tam bynajmniej się nie ujawnia jako były działacz komunistyczny, bo to było świeżo po rozwałkach pierwszego garnituru KPP, KPZU, KPZB. Więc był po prostu jako bierzeniec. A tu jest ciekawa rzecz, proszę Państwa, też mało znana, że tych bierzeńców ze strefy niemieckiej NKWD traktowała jako element podejrzany. No ja ich rozumiem. No jak ktoś wolał radziecką strefę okupacyjną od niemieckiej, no to rzeczywiście to mogło rodzić podejrzenia. Ale oni już nie mieli czasu tam szczegółowo badać, tylko wszystkich tych bierzeńców w transporty wywozili, no nie do łagrów, ale w dalekie strony SSSR. I pan Izaak Fleischwarz wylądował przy rąbaniu lasów. Ale, że tak powiem, na wolności tam gdzieś w Sojuzie. I cały czas nie ujawniał się, kim jest. Również jak powstała armia Andersa, też się nie pchał. Dopiero jak powstawała armia Berlinga, to tam się zgłosił, ponieważ znał marksizm, leninizm dobrze, więc dostał się do tej szkoły oficerskiej, która kształciła kadry bezpieczeństwa i zaczął robić karierę w aparacie bezpieczeństwa. Jak już był na pewnym stanowisku kierowniczym w PRL-u, na początku tej swojej kariery, to zgłosił się do niego przedstawiciel wywiadu naszego, londyńskiego, i pan Izaak Fleischwarz, alias Józef Światło, zachował się jak na dobrego patriotę przystało, proszę Państwa, polskiego patriotę. Zaczął współpracować z naszym londyńskim wywiadem, wywiadem rządu londyńskiego. No to proszę Państwa, wywiad londyński w ramach współpracy sojuszniczej przekazał go wywiadowi brytyjskiemu. A to wszystko macie w książce o tej akcji, powiedzmy, Splinter Factor. Wydaną za granicą, wyszło już nawet rosyjskie tłumaczenie w Polsce. Nie wyszło i sądzę, że nie wyjdzie, bo obala wiele mitów polityki historycznej. Proszę Państwa, przekazali go Anglikom i oficerem prowadzącym był niejaki kapitan Sullivan. No ale później w ramach podziału stref wpływów powojennego wywiad brytyjski przekazał go pod opiekę wywiadu USA, czyli CIA. No i proszę Państwa, a wtedy już pan Józef Światło już przechodził do Warszawy, no już był wicedyrektorem tego departamentu, co rozpracowywał partie, kierownicze kadry partyjne. No i proszę Państwa, sam Alan Dulles się tym zainteresował, bo to był wspaniały kanał wpływu. I Alan Dulles osobiście nadzorował, jakby to powiedzieć, strawę informacyjną dla Józefa Światły, żeby go nie spalić z jednej strony, ale żeby się mógł wykazać. A był to kanał pierwszorzędny, bo wiadomo było, że z biurka Józefa Światły to trafia na biurko Józefa Jakuba Bermana, a od niego prosto na biurko Laurentego Berii, alias Laurentia Berii, jak kto woli. A zresztą, jak twierdzą historycy niektórzy, to Józef Światło miał nawet dojście bezpośrednie do samego Berii, jak trzeba było. No i tutaj, proszę Państwa, na oryginalnych firmowych materiałach CIA z oryginalnymi podpisami, proszę Państwa, najbardziej wyszukana analiza formalna nic tutaj nie mogła wykryć. Te oryginalne materiały z cia-cia-cia trafiały kanałem Światło na biurko Berii i Stalina. No jak się okazuje, to proszę Państwa, na tej podstawie
dokonała się rzeź starej kominternowskiej kadry. Ano procesy, Anny Pauker, Laszlo Rajka, procesy Slanskiego. Cała walka ze sionizmem się wtedy już zaczęła od procesu Slanskiego. A to bardzo ciekawe była technologia, że tak powiem, oskarżania o sionizm starych kominternowców. Oficer śledczy mówił tak. Jak ten przesłuchiwany, podejrzany mówił, no myśmy tam z tym się kontaktowali, dlatego, że byliśmy Żydami. A śledczy mówił, no słuchajcie, no słowo Żyd to jest takie, w rosyjskim języku rzeczywiście to jest takie negatywne. Normalne określenie to jest Jewrej, z uszanowaniem towarzysz Jewrej, a Żyd to jest takie, no bo ja wiem, no tak jak po polsku ktoś powiedział gudłaj, o, to jest takie pogardliwe, obrażające. Więc ten śledczy mówi, no słuchajcie, słowo Żyd jest obraźliwe, nie będziemy pisać Żyd, tylko elegancko napiszemy sionista. Ten się godził, no jak się zgodził, to już wpadł w sito. I później była sprawa o całą siatkę sionistyczną. No ale to tak na marginesie, to jest okres stalinowski. No i proszę Państwa, światło tu ma niekłamane zasługi dla wolnego świata. Zresztą cała destalinizacja się zaczęła od w Polsce od ucieczki Józefa Światło z materiałami, z tym, że oczywiście na jego konto tam później występowały różne inne materiały od innych agentów zachodnich, wysoko postawionych w aparacie partyjno-państwowym. W każdym razie, proszę Państwa, światło tu ma niekłamane zasługi, a że ma i życiorys z czasów Polski przedwojennej, na tajnym froncie bronił niepodległości, to jak mnie ktoś pyta, jaki jest mój stosunek do sprawy postawienia pomnika dla naszego pierwszego oficera w NATO, pułkownika Kuklińskiego, ja mówię, mój stosunek jest taki, że najpierw trzeba postawić pomnik naprawdę pierwszemu naszemu oficerowi, wprawdzie nie wojskowemu, ale z bezpieki, no ale podpułkownikowi Izaakowi Fleischwarbowi, alias Józefowi Światło, którego polityczne zasługi są poza dyskusją, a potem dopiero możemy mówić o stawianiu pomnika Kuklińskiemu czy innym zasłużonym osobą. I już jak nie chcę dalej prowadzić dyskusji, to kończę, mówię, i tylko zoologiczny antysemita może to kwestionować, wtedy się dyskusja już kończy. Ja mam nadzieję, że też nikt tu nie będzie kwestionował mojej koncepcji pomnika dla podpułkownika Józefa Światły. Chociaż osobiście, no, przyznaję, że nie była to taka bardzo sympatyczna postać, ale nie o to chodzi przecież w historii. Czy ktoś był sympatiaga, czy nie. Są drugorzędne sprawy. Ważne są zasługi. No i proszę Państwa, wreszcie jeszcze jedna sprawa, na którą się w ogóle nie zwraca uwagi, a jest to dezinformacja dysymulacyjna. Otóż Polska Ludowa zaczynała od sytuacji całkowitego uzależnienia od Moskwy, no, była wasalem po prostu. Chociaż ta wasalizacja nie była aż tak daleko posunięta w sprawach gospodarczych, na przykład jak jest teraz nasza wasalizacja wobec Brukseli, bo Moskwa nie mieszała się w takie sprawy jak budowa obwodnicy koło powiatowego miasta, takiego jak Augustów, to już Bierut mógł suwerennie tu sam decydować. A Bruksela się miesza w takie sprawy, bo tam były jakieś lęgowiska, jakieś tam pierdziadki, kosmatki czy czegoś takiego i zablokowała Bruksela. Tak jest. Czyli to tak na marginesie. No tym niemniej wasalizacja polityczna była absolutna wtedy. No ale co najmniej od 1956 roku, a właściwie już od 1953, co zaraz udowodnię,
PRL-u zaczął się proces stopniowego uniezależniania się od Moskwy, czego dowodem w polityce historycznej był ten atlas z 1977 roku, który pokazywałem, jak tam jest obiektywnie, porządnie pokazana sprawa wojny polsko-bolszewickiej 19-20 roku, a zwłaszcza Bitwy Warszawskiej w 20 roku. Jest porządna mapa, jest porządny opis, zupełnie inny niż tam w krótkim kursie historii WKPB. I to jest dowód rzeczowy, że to niezależnienie postępowało. W końcu już Warszawa była, nie tylko Warszawa zresztą, była tak niezależna od Moskwy, że w końcu Moskwie się przestała opłacać ta cała zabawa i przystąpiła do likwidacji RWPG i Układu Warszawskiego. Ta likwidacja też jest pośrednim dowodem, że już Moskwa nad tym nie panowała. No i proszę Państwa, dlaczego ja mówię, tak wspomniałem na marginesie, że ten proces uniezależniania od Moskwy zaczął się już tak naprawdę w 1953 roku, a nie w 1956. I tutaj, proszę Państwa, dam dowody na to. Dowody, które są bardzo istotne. Mianowicie, proszę Państwa, pamiętamy, co się zaczęło dziać w Moskwie pod koniec 1952 roku. Ja to pamiętam z prasy. Proces, to jest jesień 1952 roku, byłem wtedy początkującym studentem, czytamy w prasie, w Trybunie Ludu. W Moskwie proces lekarzy trucicieli, którzy według radzieckich organów ścigania truli, na zlecenie oczywiście obcych wywiadów, no jakżeby inaczej, truli dygnitarzy państwa radzieckiego i co najciekawsze, podkreślano żydowskie pochodzenie tych lekarzy. A więc był to proces ustawiony jako proces żydowskich lekarzy trucicieli, którzy robili dywersję, no, zbrodniczą dywersję. I jak już dzisiaj wiemy, to była przygrywka do takiej potężnej, już antyżydowskiej, nie antysjonistycznej tylko, ale generalnie antyżydowskiej czystki. Po prostu organy bezpieczeństwa ZSRR już sporządzały listy i ludzie uznani urzędowo za Żydów, bo to oczywiście nieważne, kim się kto czuł, tylko kogo organy policyjne uznały za Żyda, mieli być wywiezieni w dalekie starany SSSR. To już było, można powiedzieć, na progu państwa radzieckiego, ale tak się stało, że akurat Stalin dostał wylewu, no jakoś co najmniej nie leczono go skutecznie. Nie było żadnych lekarzy, którzy by byli odważni tyle, żeby go leczyć. No tak czy owak, Stalin pomiór. Czystka nie doszła do skutku, czyli te wywózki towarzyszy Jewrei, jak ich nazywano w oficjalnym języku, albo już pewnie nawet by wrócił stary rosyjski rzeczownik pogardliwy Żyd, po rosyjsku to jest właśnie pogardliwe. No i proszę Państwa, zaczęła się walka o władzę. Najpierw tym sekretarzem generalnym został niejaki Malenkow. Wolna Europa się śmiała w takim kabarecie, który wtedy słuchałem, a to trzeba było słuchać po cichu, żeby nikt nie posłyszał i nie napisał donosu. A później, jak radzili przestawić radioodbiornik na warszawską rozgłośnię, żeby później w razie rewizji nie weszli, nie włączyli radioodbiornika, a tu Wolna Europa, prawda?
No więc słucham, taki kabaret był, że umarł wielki chorąży w pokoju Stalin, pod chorąży Malenkow niech żyje. Więc tak, tak się śmieli z niego. No zaczęła się ostra walka o władzę, w której bardzo duże szanse miał Beria właśnie, któremu podlegał cały aparat bezpieczeństwa, w tym różne wojska wewnętrzne, pograniczne i tak dalej. No, ta walka właściwie już w lipcu 1953 roku została rozstrzygnięta na korzyść partii i wojska. Bo wojsko pomogło przeciwko bezpiecy. Tak, Żukowa, Chruszczow. Ale Żukowa tak, delikatnie. Nie tak jak Beria. Delikatnie, a Berię aresztowano, to jest lipiec 53. Śledztwo trwało pół roku i w grudniu 53 Beria pod zarzutem współpracy z wywiadem angielskim, ale warte podkreślenia, że w 56 roku tak nastąpiła destalinizacja, czyli zwalczanie błędów i wypaczeń, to Chruszczow tego zarzutu nie cofnął, tylko w swoim słynnym referacie na 20. zjeździe w 56 roku, na zjeździe KPZR, podtrzymał ten zarzut współpracy Berii z wywiadem angielskim. To warto odnotować. I teraz, co się dzieje? Zaczynają się w Sojuzie, no już po aresztowaniu Berii, czystki antystalinowskie. To znaczy ludzie Berii przede wszystkim są usuwani. Wypuszcza się z łagrów więźniów. U nas dopiero w 56 roku była amnestia, a w Sojuzie już była w roku 53, dalej jeszcze w 54 trwała. No i usuwanie tych ludzi Berii. I co się wtedy dzieje w Polsce? To jest bardzo istotna sprawa i te daty nawet napiszę, proszę Państwa, na tablicy. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Towarzysze Bierut, Berman, Mintz, którzy byli bardzo blisko powiązani nie tylko ze Stalinem, ale z Berią wręcz. Proszę Państwa, to byli ludzie Berii. No wpadli w popłoch. No zwłaszcza w kontekście tej grożącej, wiszącej w powietrzu czystki antyżydowskiej, która no wprawdzie nie doszła do skutku, ale w każdej chwili mogła być uruchomiona. Zresztą na terenie Polski to już siłował robić, uruchamiać to towarzysz Chruszczow. 56, a tu mamy 53. I co w tym co w tej sytuacji się robi? Otóż towarzysz Bierut i inni tłumaczą towarzyszom radzieckim. Towarzysze, no wy u siebie to możecie pozwolić sobie na taki luksus, taki czystki. Ale my nie możemy, dlatego że my mamy tu na terenie Polski zorganizowanego, potężnego, oficjalnie działającego wroga. Tym wrogiem jest Kościół katolicki. No jak my byśmy coś takiego zrobili, jak tam u was, no to prawie Kościół może przejąć władzę, czy jego ludzie. To my nie możemy sobie na takie luksusy pozwolić. Podobnie jak przedtem towarzysz Berman tłumaczył, że no, my musimy tu trzymać twardą ręką, a nie ci towarzysze z Gomułką na czele, to prawicowo-nacjonalistyczne polskie odchylenie, dlatego że są bandy w lesie uzbrojone i tylko my się z nimi rozprawimy jako prawdziwi internacjonaliści, komuniści, a te polskie prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie będzie miało jakieś zahamowania. No i tu znowu się analogiczna sytuacja powtarza i proszę Państwa leci przede wszystkim no, bardzo ważna sprawa, mianowicie sprawa
na odcinku Partia Kościół Katolicki. I tutaj mamy bardzo ciekawe materiały źródłowe z archiwum prymasa Wyszyńskiego. Ja nie wiem, czy w IPN-ie, czy to jest, raczej wątpię, bo to są materiały z archiwów kościelnych i partyjnych. Otóż w 1953 roku odbyła się rozmowa prymasa Wyszyńskiego, nawet jeszcze przed śmiercią Stalina krótko, 14 stycznia 1953 roku prymas Wyszyński odbył rozmowę z przedstawicielem władz PZPR, niejakim Franciszkiem Mazurem, który wtedy był wicemarszałkiem Sejmu i członkiem biura politycznego KCPZPR. Te materiały właśnie są w zapiskach prymasa Wyszyńskiego, a opublikował je znany historyk Peter Raina, któremu Kościół to udostępnił. No i bardzo ciekawa sprawa, tekst wypowiedzi prymasa, wiernie zanotowany, który bynajmniej nie chce rozpoczynać żadnej wojny z reżimem. Mało tego, proszę Państwa, zwrócę uwagę, że w 1949 roku papież Pius XII rzucił ekskomunikę na wszystkich członków partii komunistycznych i socjalistycznych. Natomiast prymas Wyszyński, który miał pełnomocnictwa nie tylko prymasa, wtedy prymas miał wielką władzę nad Kościołem w Polsce, a dziś to jest tylko honorowa funkcja. Natomiast wtedy to była realna władza, ale jeszcze prymas był tu również no, takim pełnomocnikiem papieża i mógł nawet bez pytania Watykanu za każdym razem o zgodę, miał takie zaufanie papieża Piusa XII, że mógł tu podejmować samodzielne decyzje. To było bardzo ważne, bo łączność Warszawa-Watykan mogła być w każdej chwili przerwana przez władzę. To nie była epoka internetu, proszę Państwa. To się dzisiejszej młodzieży w głowie nie mieści. Ale tak było wtedy. No i proszę Państwa, prymas bynajmniej tutaj nie występuje w roli wojowniczej, bo nie pozwolił w Polsce ogłosić tej ekskomuniki. I dlatego członkowie PZPR-u prymasowi Wyszyńskiemu zawdzięczali to, że nie podlegali tej ekskomunice. Ja pamiętam to w okresie PRL-u. Jako lektor na zebraniach partyjnych podkreślałem. Po rękach całować towarzysze prymasa Wyszyńskiego, bo tylko dzięki niemu nie podlegamy ekskomunice. To jest pierwszy dowód namacalny, że nie chciał tutaj frontu otwierać walki z komuną, jakby to dziś powiedzieli. Ale mało tego, nie, mamy tutaj bardzo ciekawy tekst. Pełny tekst sobie Państwo przeczytają w tej mojej czerwonej książce, strona 282-283, no, w wersji elektronicznej to może trochę inny być numer strony, bo to się tam mogło inaczej złożyć, na socjocybernetyce. Ja wam tylko fragmenty przeczytam. Cytuję prymasa, który mówi do towarzysza Franciszka Mazura. Cytuję. Marksizm wyrósł w środowisku protestancko-anglikańskim, na wskróś kapitalistyczny, a był stosowany w środowisku prawosławnym. To stworzyło swoiste obciążenia środowiskowe, z którego dotąd marksizm nie wyzwolił się. Koniec cytatu. No przecież to jest tekst w duchu nauki porównawcze o cywilizacjach Konecznego, którą prymas oczywiście znał, a marksiści nie znali. Jednocześnie można powiedzieć robienie sobie całkiem niezłych żartów z marksizmu. Proszę pana, to są tak subtelne żarty, że chyba towarzysz Franciszek pewnie nie. Nie rozumiał tego. Ale to jest jednak dość zabawne, że się tak układa w ten sposób. Teraz słuchajcie dalej, cytuję prymasa.
Pamiętać trzeba, że największym nieszczęściem naszym jest dziedziczenie obciążenia marksizmu wiekiem XIX. Wrogi stosunek marksizmu do religii jest też produktem wieku XIX. Wtedy bowiem modna była walka oficjalna masonerii z religią i filozofii indywidualistycznej. Masoneria głosiła wtedy wszelkiego rodzaju rozdziały. Kościoła od państwa, męża od żony, obywatela i państwa, indywidualizm moralny, społeczny, gospodarczy, nawiasie kapitalizm. Nad filozofią materialistyczną zaciążyła też filozofia indywidualistyczna, niemiecka, ubiegłego wieku. Marx był zbyt mało indywidualny, by umiał się obronić przed tymi wpływami. Stąd tworząc państwo społeczne, pomyślał je indywidualistycznie, w nawiasie kolektywizm. Nie widzę wewnętrznej konieczności ateizmu dla nowego ustroju. Nie widzę ścisłej więzi między marksizmem a ateizmem. W koncepcji Marksa jest to naciągane. Ta pomyłka jest tragiczna dla przebudowy społecznej, bo ją opóźnia. Wojna najlepiej ujawniła, że życie publiczne bez religii nie da się utrzymać. Norymberga to zwycięstwo dekalogu w świecie. To są błędy, w wyniku których Kościół katolicki jako religia jest uważany za sprzymierzeńca kapitalizmu. To są okulary protestanckie na nosie marksistowskim. Bo protestantyzm był kapitalistyczny, ale katolicyzm nie był i nie jest kapitalistyczny. Dlaczego? Bo Kościół ma swoją naukę katolicko-społeczną, która w założeniach bliższa jest tęsknotom komunizmu niż dążeniom kapitalizmu. Bo Kościół posiada bogatą dokumentację, która wskazuje, jak katolicyzm zwalczał ducha kapitalistycznego. Bo istnieje moralność społeczno-katolicka. Bo nadto cała nauka Kościoła, nie tylko nauka o miłości i o pracy, uznawana przez komunistów, ale i nauka o własności, ma wielkie społeczne znaczenie dla proletariatu. Dla tych powodów zarzutu komunistycznego, że Kościół trzyma z kapitalizmem, dziś nie rozumie większość ludzkości. Nie można więc głosić bez gwałtu dla prawdy historycznej, że Kościół stawał w obronie wielkiej własności, gdyż był zawsze za upowszechnieniem własności, że był przeciwny przebudowie ustroju, bo sprawę tę odważnie sam stawiał, że Kościół tradycyjnie z dawien dawna wiązał się z klasami posiadającymi, broniąc uporczywie przywilejów możnych i bogatych, bo temu przeczy cała działalność ludowa Kościoła. Nie można więc głosić, że istnieje solidarność klasowa między Kościołem a posiadającym. Bo każdy proboszcz nieustannie woła do bogatych, daj biednym. Jakżeż inaczej wygląda prawda od Trybuny Ludu z dnia 12 stycznia BR. Koniec cytatu. Proszę patrzeć, że to, co mówi prymas Wyszyński wtedy, to jest 53 rok, to w tej chwili głosi obecny papież Franciszek. To jest całkowicie nauka obecnego papieża, czyli nasz prymas był prekursorem tego, co dzisiaj papież Franciszek głosi. Ja mam nadzieję, że wreszcie ten proces beatyfikacyjny prymasa ruszy. Tutaj Wyszyński, prymas, to nie jest coś, co jest niezgodne z doktryną Kościoła, którą on wtedy... Ależ oczywiście. Więc to po prostu chodzi o to, że dzisiaj, w dzisiejszym świecie mamy tak, że mamy różnych, tak jak byli sowietologowie kiedyś, to oni się teraz przerzucili na watykanologów i oni mają jakieś własne pomysły na temat tego, co się w tym Watykanie dzieje i wymyślają właśnie, że niby to, co robi Franciszek, to jest jakaś rewolucja w Kościele. Tak, a tu widzimy, że prymas już ponad pół wieku, dobre ponad pół wieku głosił. Encyklika Rerum Novarum, Laborem Excelsis, Quadragesimo Anno i tak dalej. Tego typu rzeczy. Ale proszę Państwa, w
fałszerstwo obecnej polityki historycznej polega na tym, że mówi się, że cały okres PRL-u Kościół był przeciwko reżimowi, walczył bohatersko, zaciekle, a reżim o niczym innym nie myślał, tylko o zwalczaniu Kościoła. No to fałszerstwa. Oczywiste, świetne dokumenty. Dlatego w opracowaniach dzisiejszych historyków nie znajdziecie tego tekstu. To Peter Reina tylko wygrzebał i opublikował, a tak w innych, to w tej mojej książce macie ten cytat. Ale czekajcie, tu jest jeszcze ciekawa, bardzo ciekawa historia. Prymas dalej mówi tak. W Polsce rząd prowadzi walkę z Kościołem za bardzo po linii carskiego prawosławia. By to dostrzec, wystarczy wziąć do ręki argumenty z prasy przeciwko Watykanowi. Są one typowo carsko-prawosławne. Cała nienawiść prawosławia do Rzymu równała się u nas nienawiści prawosławia do Polski katolickiej. Znamy literaturę carsko-prawosławną, jakże bardzo przypominają dziś się wydawnictwa Książki Wiedzy i artykuły Trybuny Ludu. Koniec cytatu. Proszę Państwa, w tej chwili ta sprawa już wygląda inaczej, dlatego że no już jest porozumienie, no nawet dokument został podpisany przez kierownictwo Episkopatu Polski i Patriarchat Moskiewski, więc w tej chwili te sprawy przeszły do historii, ale w 1953 roku sprawa wyglądała inaczej. No ale posłuchajcie, co dalej mówi prymas. Cytuję, co uderza w tych artykułach, to prymitywizm argumentacji carskich czynowników. To nie dla umysłowości polskiej, która jest zachodnioeuropejska. Idzie tu o jakiś poziom prawdopodobieństwa. Argumentacja prasy polskiej przeciwko Stolicy Świętej nie liczy się z tą zasadą prawdopodobieństwa. W dziedzinie ustaw i zarządzeń dzisiejsze wasze zarządzenia przeciw Kościołowi przypominają swot zakonów. Czy pan marszałek zna spis ustaw i zarządzeń carskich, które Sejm Polski zniósł w konkordacie w 1925 roku, gdzie wszystkie ograniczały Kościół katolicki. Była to długa litania, a dzisiejsze instrukcje o kulcie publicznym przypominają zarządzenia generalnego gubernatora Scalona z 1911 roku. No już nie będę dalej czytał, ale chyba wystarczająco Państwu wykazałem, że prymas Wyszyński bynajmniej nie chciał otworzyć frontu walki z władzą ludową. Starał się przekonać, no tłumaczył za przeproszeniem jak chłop krowie na pastwisku. A jaki był odzew po drugiej stronie? Ano, proszę Państwa. Przede wszystkim rozpoczął się proces nagłośniony w wszystkich możliwych mediach. Proces biskupa Kaczmarka, ordynariusza diecezji kieleckiej. I w 1953 roku właśnie władze PRL, a inaczej chłopcy bierutowcy bermanowcy, no powiedzmy, no żeby nie umniejszać zasług towarzysza Jakuba, to już wymieniam Bieruta i Bermana. Zresztą proszę Państwa, że Berman miał tutaj bardzo istotną rolę, to powiem Wam kawał, który opowiadał mi sam Adam Michnik. Znałem go dobrze i opowiedział mi kiedyś kawał. Jeszcze jako młode pachole, no taki młodzieniaszek można powiedzieć. Opowiedział mi, że Bierut miał napady kompleksu wyższości. A na czym to polegało? Chodził po Belwederze i mówił, jestem Berman. To prawie tak kompleks Napoleona. Więc proszę Państwa, podaję ze źródłem, żeby Państwo nie myśleli, że to jakiś ignorant opowiadał takie rzeczy. Michnik no, obracał się rodzinnie w kręgach dobrze poinformowanych, jeśli chodzi o historię PRL. No i zresztą sam też badał. Więc proszę Państwa, i teraz 22
września 1953, tu wypiszemy te daty, bo one są ważne, chronologia ma tu znaczenie. Po aresztowaniu Berii już. Biskup dostał 12 lat, to już wyrok dostał. Proszę Państwa, żebyście wiedzieli, że były to takie czasy, że ten wyrok był uważany za łagodny, bo zarzucono mu szpiegostwo, działalność na rzecz wywiadu amerykańskiego, no to najgroźniejszy wywiad dla PRL-u i ZSRR, i mówiono, że gdyby to nie był biskup, to by dostał karę śmierci, co najmniej dożywocie. Powiedzmy, nieletni kobiety w ciąży dostawały 15 lat, a tu biskup tylko 12. Więc nawet to interpretowali reżimowcy jako dowód, no powiedzmy, łagodności wobec hierarchy, tak. Nie, oczywiście w mediach nie wspominano o tym, jak brutalne śledztwo przeszedł biskup Kaczmarek z torturami różnymi, torturami energetycznymi i informacyjnymi, nazwę to, cybernetycznie. Później, proszę Państwa, dalszy ciąg się rozpoczyna. Chronologia jest ważna. Otóż w wrocławskim tygodniku katolików WTK ukazuje się w dniu 27 września 1953 artykuł pod tytułem Wnioski Pióra Tadeusza Mazowieckiego. Przygrywka, ja zaraz cytaty wam przytoczę, i to ma przygrywka do aresztowania prymasa. Tu 27 się ukazuje, a dzień przed aresztowaniem prymasa, właściwie nie, przepraszam, dzień po aresztowaniu, przejęzyczyłem się, po aresztowaniu prymasa ukazał się ten artykuł, a prymasa aresztowano właśnie w nocy 26 na 27 prymasa. Zwracam uwagę, że wkrótce potem, a tu już od razu dopiszę, 21 grudnia 1953. Ucieczka światły. Nawet, proszę Państwa, jaka była akcja propagandowa, wykazująca właśnie, że tu ten najgroźniejszy wróg socjalizmu w postaci Kościoła, a obecna polityka historyczna też tą nutkę bije. Ona jest, można powiedzieć, pogrobowcem stalinowskiej propagandy, ale bynajmniej z prawdą ma to związek częściowy. No a półprawda to jest cała nieprawda, jak wiemy. Proszę Państwa, co teraz tutaj czytamy? Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy mamy. Przeczytam z tej mojej książki, żeby długo nie szukać. Otóż, proszę Państwa, w Trybunie Ludu która ukazała się
no właśnie tuż przed rozpoczęciem procesu prymasa Wyszyńskiego ukazuje się artykuł, w którym robi się z prymasa po prostu agenta regularnego, agenta wywiadu amerykańskiego, no bo prymas, bo biskup Kaczmarek po prostu chodził do ambasadora Blisleina i po prostu no, przekazywał znajomość, informacje wywiadowcze ambasadorowi. Tak to przedstawiano. No, w Trybunie Ludu, co pisano, no, to może tylko wśród tytułu przeczytam. One mówią o wszystkim. 14 września 1953 roku był artykuł w Trybunie Ludu. To podkreślę, bo to było najważniejsze. Wnioski są o tyle ciekawe, że to był tygodnik katolików i autor późniejsza Siła Spokoju, Tadeusz Mazowiecki, ale oczywiście najważniejszy był artykuł w Trybunie Ludu i artykuł miał tytuł: na zlecenie Watykanu, na usługach USA i neohitlerowców, dywersanci i szpiedzy w szatach kapłańskich działali na szkodę narodu i państwa polskiego. To był tytuł. A teraz wśród tytuły też są ciekawe. Cytuję. Ksiądz Kaszczmarek, zdrajca w biskupich szatach. Drugi wśród tytuł. Nadużywając szat kapłańskich, zmierzali do przywrócenia kapitalizmu w Polsce i pozbawienia narodu polskiego niepodległości. Kolejny wśród tytuł. Przeciw naszym ziemiom zachodnim w interesie neohitlerowców i imperialistów amerykańskich. To są wszystko wśród tytuły w tym olbrzymim artykule. A mam ten wycinek z prasy. Jakby ktoś chciał zobaczyć. Z epoki mam to wycięte. Czyli to jest źródło historyczne. Dalej wśród tytuł. Zbrodnicze próby zahamowania rozwoju gospodarczego Polski. Kolejny wśród tytuł. Zbieranie wiadomości szpiegowskich w czasie spowiedzi. Dalej. Zbiorowisko dwójkarzy, reakcyjnych księży, zakonnic i faszystów z UPA na dolarowym rządzie Waszyngtonu i Watykanu. Kolejny wśród tytuł. Państwo widzą, jaki to był olbrzymi artykuł. Ksiądz Kaczmarek nakazywał współpracę z okupantem, gdy patrioci, wśród nich duchowni, ginęli w hitlerowskich obozach i więzieniach. I wreszcie ostatni wśród tytuł. Powolne narzędzie wrogiej Polsce i ludzkości polityki imperializmu amerykańskiego. Spisywałem to z oryginału wycinku z Trybuny Ludu z epoki. No, chciałbym zobaczyć, czy którykolwiek z dzisiejszych historyków to przytocza, to dopiero daje pojęcie o atmosferze. A jak zestawimy z tym, co powiedział prymas, no jakby nie było 8 miesięcy wcześniej, to widzimy, na jakim monstrualnym kłamstwie to jest oparte. No tak, ale jeżeli towarzysze bierutowcy, bermanowcy chcieli się uratować przed naciskami czystkowymi z Moskwy, to musieli wykazywać, jaki ten kościół jest strasznie groźny. Czyli to było po to, żeby Moskwę, ówczesną już Moskwę, powiedzmy chruszczowowską, oszukać. No tak, taka jest prawda. Czyli mieli tutaj już wtedy bardzo duży margines swobody w stosunku do aktualnego kierownictwa radzieckiego.
No i tutaj proszę was, to jest bardzo ciekawe, że obrońcą był mecenas Maślanko. I tutaj znowu cytuję z wydawnictwa z epoki, bo w 1953 roku została wydana książka Proces księdza biskupa Kaczmarka i innych członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego, stenogram procesu odbytego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14-21 września 1953. No i proszę państwa, mecenas Maślanko, no jeden akapit wam przeczytam z jego mowy obrończej. Powiada tak: każda konspiracja prowadzić musi do wywiadu. Do wywiadu drzwi są otwarte, ale wyjście jest trudne. Zaledwie oskarżony uwolnił się przez śmierć Chlonda od jego opieki konspiracyjnej, już mocno siedział w szponach wywiadu amerykańskiego. Koniec cytatu. To nie jest z aktu oskarżycielskiego, z mowy prokuratora, tylko obrońca tak mówi. No ale obrońca prosił, żeby wziąć jako okoliczność łagodzącą pod uwagę fakt, że jednak głównymi winowajcami są watykańscy mocodawcy oskarżonego. I ten argument był najwyraźniej skuteczny, no bo tylko 12 lat biskup dostał. Zresztą w 1957 roku został całkowicie zrehabilitowany, żeby była jasność. Czyli siedział kilka lat w sumie, choć dostał wyrok 12 lat. No więc proszę państwa, to dobrze, ale teraz co napisał wrocławski tygodnik katolicki? A ściśle mówiąc, jego redaktor Tadeusz Mazowiecki. A napisał tak, cytuję: na rozprawie sądowej zanalizowana została przestępcza działalność oskarżonych, jak jej skutki. Wychowanie nacechowane podejrzliwością i wrogością wobec postępu społecznego. Atmosfera środowiska społecznego rozniecająca lub choćby tylko podtrzymująca bezwzględną wrogość wobec osiągnięć społecznych Polski Ludowej. Wpływy polityczne pochodzące z zewnątrz i wyrosła na tym wszystkim błędna postawa polityczna księdza biskupa Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z prawem. Oto sumarycznie ujęte przyczyny działalności przestępczej oskarżonych. No i tak dalej, i tak dalej. O, jeszcze jeden akapit. Cytuję redaktora Mazowieckiego: ku tej szkodliwej działalności kierowały księdza biskupa Kaczmarka i współoskarżonych poglądy prowadzące do utożsamiania wiary ze wsteczną postawą społeczną, a dobro Kościoła z trwałością i interesem ustroju kapitalistycznego. Z tego stanowiska wynikało wiązanie się z imperialistyczną i nastawioną na wojnę polityką rządu Stanów Zjednoczonych. Koniec cytatu. Proszę państwa. No i, tak Mazowiecki jakoś tak delikatniej się tutaj no obchodzi. No bo on był wtedy zawodowym katolikiem, no to niż Trybunał Ludu. Ale w kontekście z tekstem prymasa ze stycznia tego roku, no to widzimy, że to dezinformacja na dezinformacji siedzi i dezinformacją pogania. No jeszcze tutaj może taki cytacik. Bolesny dla sumień wierzących proces księdza biskupa Kaczmarka dobiegł końca. Wyciągnięcie wniosków z jego przebiegu, jak już podkreślaliśmy, jest konieczne, aby podobna sytuacja nie miała nigdy więcej miejsca. I proszę państwa, po aresztowaniu księdza prymasa episkopat grzecznie poszedł do Belwederu i tam złożył bardzo grzeczny dokument. Ja już nie będę tu cytował, bo to już może by było złośliwe, ale tym niemniej też jest dowodem, że Kościół był bardzo ugodowo nastawiony i bynajmniej nie był tą siłą
wrogą ustrojowi, która walczyła, spiskowała i tak dalej, a te oskarżenia o szpiegostwo, o wrogą działalność, to była ściema, jak to się dziś mówi, na użytek Moskwy. Żeby Moskwie udowodnić, że tu nie można ruszać nas, bo jak nas ruszycie, to Kościół skoczy do gardła. Czyli to była ściema na użytek Moskwy, a zwłaszcza Chruszczowa i jego czeladki. No dobrze, teraz proszę Państwa, na zakończenie powiem Wam, że po ucieczce Józefa Światły zaczęło się chwiać. Też nie od razu, ale około rok potem Józef Światło występuje przed mikrofonami Radia Wolna Europa i proszę Państwa, no i ujawnia. Ujawnia to, co oficjalnie on wywiózł, a nieoficjalnie, że tak powiem, brał na swoje konto to, co różni inni prawdziwi agenci wywiadów zachodnich, bo to była przede wszystkim organizacja Gelena i wywiad amerykański. Organizacja Gelena, która poodmrażała siatki wywiadowcze niemieckie jeszcze III Rzeszy, ale w tym czasie pracowała jeszcze nie dla RFN-u, tylko dla CIA. No to proszę Państwa, to wszystko funkcjonowało. I teraz, żeby się wykazać osiągnięciami, no to właśnie pastwiono się między innymi nad Kościołem. Ale proszę Państwa, co tu jest bardzo istotne, to, że nastąpiło tu coś, co się w języku służb specjalnych nazywa przesunięciem źródeł. Takie przesunięcie źródeł później po latach nastąpiło w wypadku Kuklińskiego na przykład. Chodzi o to, że jak informacje pochodzą z jakichś bardzo cennych dla danego wywiadu, czy kontrwywiadu, czy policji źródeł, to się je nawet w wewnętrznych dokumentach przypisuje komu innemu. No na przykład Kiszczak ujawnił w roku 2009, że takie przesuwanie źródeł miało miejsce w dziennikach rejestracyjnych MSW PRL-owskiego. To znaczy, jak był agent, który dostarczał cenne wiadomości, to się księgowało je nawet w wewnętrznych dokumentach na kogo innego. No i coś takiego zrobiono w wypadku Światły. Oczywiście to, co on ujawnił, to nie tylko to, co wywiózł albo przekazał wcześniej, ale również na jego konto poszły różne informacje przekazywane przez innych cennych agentów, prawdziwych agentów amerykańskich czy gelenowskich. W tym czasie jeszcze ich nie nazywam niemieckimi, bo jeszcze wtedy Gelen pracował dla CIA. No i proszę Państwa, to się nazywa właśnie przesuwanie źródeł w języku fachowym. No więc proszę Państwa, zaczęło się tu trząść wszystko i to była bardzo ciekawa sytuacja. Dlatego, że Chruszczow, jego kierownictwo, zdało sobie sprawę już wtedy, że chłopcy bierutowcy ich oszukują. Że te wszystkie akcje, no choćby przeciwko Kościołowi, to jest ściema na użytek Moskwy, żeby Moskwa uznała Kościół za głównego wroga. No, powiedzmy, to było dobrze dostosowane do stereotypów funkcjonujących w mentalności towarzyszy moskiewskiej. No, towarzysz Berman to był mistrz w wojnie informacyjnej, wiedział, co robi. No i proszę Państwa, no ale tam w Moskwie też nie siedzieli sami trotle, tylko również analitycy na jakim takim poziomie. Połapali się i dlatego zaczęły iść z Moskwy naciski na zmianę polityki. Bo Moskwa już sterowała w kierunku odprężenia. W 55 roku, proszę Państwa, we wrześniu, ściśle mówiąc, miała miejsce słynna konferencja genewska, i wtedy
zaczęto mówić o odprężeniu. Tu się już zaczyna nowa epoka, a nadal naciski na towarzyszy w Polsce idą, żeby zliberalizowali politykę. Stąd te rewelacje Józefa Światły, to jest ważna sprawa, były na rękę i Zachodowi, i Moskwie. No bo ostatecznie Światło był wprawdzie starym polskim agentem przekazanym Anglikom, potem Amerykanom. Cały czas był wierny wobec legalnych władz polskich, londyńskich, bo one go tam skierowały do tej współpracy sojuszniczo-wywiadowczej, więc był po prostu podstawionym agentem zachodnim w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, o czym na Zachodzie wiedzą, ale w Polsce o tym historycy wolą nie pisać i ignorują tą książkę Sprengsatz, choć wyszła w niemieckim tłumaczeniu, po angielsku i tak dalej. Proszę Państwa, no i wobec tego Światło był, można powiedzieć, że ucieczka Józefa Światły była też na rękę Moskwie ówczesnej. To było przygotowywanie do tej polityki odprężenia, która się zaczęła w 1955 roku, a w Polsce dopiero w 1956 po śmierci Bieruta, który pojechał na 20 zjazd w lutym, jak myśmy wtedy mówili, pojechał w futerku, a wrócił w kuferku. Dosłownie, ale to już była inna epoka zupełnie i dlatego, proszę Państwa, ja na tym dzisiaj skończę. Mówiłem długo, żeby Państwu dać dużo materiału faktycznego, łącznie z materiałami źródłowymi, a że kolega wywołał jeszcze ten temat milicji i ORMO, no to choć go przewidywałem na następne spotkanie, ale już dzisiaj omówiłem, to następne będzie mogło być odpowiednio krótsze. Proszę Państwa, ze mną Państwo się spotkają za 2 tygodnie i to będzie wtedy druga część tego naszego 17 listopada. Natomiast za tydzień, 10, będzie prelekcja doktora Brzeskiego. Mamy trochę pytań od internautów. No, słuchamy. Czy pan wykładowca ma jeszcze? Absolutnie, tak. W takim razie po kolei. Tylko bez troli, prosimy. Zacznę od tych, które są najbliżej może związane z tematem dzisiejszego wykładu. Czy sytuacja milicji jako głównej realnej siły była i jest już jako policji specyficzna dla Polski, czy podobnie było, jest na Węgrzech, Słowacji, etc.? Proszę Pana, to znaczy tak, generalnie policja zawsze jest bardzo istotnym elementem stabilności państwa, ale taka wręcz nadrzędna, choć nieoficjalnie nadrzędna rola policji, to jest w państwach policyjnych. I w okresie PRL-u te przepychanki między partią a policją trwały cały czas. 56 rok też zanalizujemy od tej strony. 68 też od tej strony wam na przyszły raz zanalizuję. Stan wojenny również od tej strony zanalizuję. Zabójstwo księdza Popiełuszki też od tej strony będę analizował, bo to też był węzłowy punkt. I proszę Państwa, ale to na następnym spotkaniu. Natomiast taka dominująca wręcz rola policji to jest w państwach policyjnych, czy policyjno-wojskowych. No, ani Polska Ludowa, może z wyjątkiem okresu stalinowskiego, niby nie była państwem policyjnym, bo była kierownicza rola PZPR, no ale jak wam pokazałem, to ta kierownicza rola była bardziej na papierze, a nie w realu, przynajmniej w okresie stalinowskim, a później były te przepychanki, o których później powiemy. U nas, proszę Państwa, dlaczego policja ma dominujące znaczenie, choć ciche, i właściwie ona stanowi kręgosłup państwa obecnego, proszę Państwa. Dlatego, że policja po pierwsze dysponuje kartotekami swoimi i milicyjnymi z czasów PRL-u. Co więcej,
Najważniejsi oficerowie Służby Bezpieczeństwa wraz z agenturą w ramach przygotowań do przemiany 89 roku, a te przygotowania się zaczęły wcześniej, IPN-owcy już doszli, że w 88, no jak jeszcze pogrzebią, to dojdą, że te przygotowania się zaczęły już po zabójstwie księdza Popiełuszki. Także szukajcie, a znajdziecie, podpowiadam panowie. No ale już doszli do co najmniej rok wcześniej. No to tych najcenniejszych oficerów SB przeniesiono do milicji wraz z agenturą i teraz te najciekawsze materiały są w dyspozycji policji, proszę państwa, i IPN-owi do nich wara. No, milicyjna agentura i ustawa dezubekizacyjna nie obejmuje MO i jej agentury. No i proszę państwa, oczywiście na bieżąco policja też zbiera różne materiały, haki, i żeby zilustrować, jaka jest sytuacja, to wam powiem to, co powiedział mi kiedyś jeden poseł w owym czasie AWS-u, przedtem był w ZHN-ie, który no, jako poseł był zapraszany na różne bankiety i tam kiedyś, już nawet nie będę podawał w którym województwie, bo to takie dość typowe średnie województwo, a tam rozmawiał z komendantem wojewódzkim policji i ten komendant, widać, miał do niego zaufanie i mówi: o, na tych polityków to my na wszystkich mamy materiał. No na pana nie, bo pan jest czysty. Ale już w następnych, proszę państwa, wyborach ten człowiek już posłem nie został. To taka przypadkowy zbieg okoliczności. Więc proszę państwa, no policja jeszcze to wszystko trzyma do kupy razem. I dlatego jakby ktoś w tej chwili jeszcze pod dezubekizację podciągnął milicję, a pod lustrację agenturę milicyjną, co łatwo przerzucić na policyjną, bo tu nie ma granicy, no to by rozwalił państwo do końca. Więc ja dlatego przestrzegam przed czymś takim jako państwowiec, no bo to państwo jakie jest, takie jest, ale jest. Ale nasze, no innego nie mamy. Nie trzeba reformować, a nie rozwalać. Blisko tego pytania. Pani Anna pyta, o czym świadczy większa liczba policjantów niż żołnierzy w Polsce i czy ktoś kontroluje policję? Bardzo dobre pytanie. No, większa liczba policjantów, bo tu sama policja to ma mniej więcej taką liczebność jak wojsko, ale jeszcze przecież są te inne organy policyjne. Jest ABW, to kilka tysięcy ma, tam chyba około 6 tysięcy, jak prasa podawała. Jeszcze jest wywiad i kontrwywiad, znaczy wywiad cywilny, wywiad i kontrwywiad wojskowy, jest policja skarbowa, jest, proszę państwa, no tych organów policyjnych to już, czy quasi policyjnych, wywiadowczych, kontrwywiadowczych, to już chyba nie wiem, z 10 jest, ja już się w tym gubię, bo to no, Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest osobny rodzaj policji, też tam ma, czytałem w prasie, 1200 funkcjonariuszy, nie wiem ilu agentów, więc proszę państwa, tego wszystkiego jest no co najmniej około 110 tysięcy, może nawet 100 kilkanaście tysięcy, więc wszystkie te organy policyjne są istotnie liczniejsze niż wojsko, no to proszę państwa, to jest oczywiste, to znaczy, że państwo jest bardziej policyjne niż wojskowe, tylko pamiętajmy, że jakby pojawiły się zielone ludziki, to policja nas nie obroni przed nimi, bo policja nie do tego jest wyszkolona. Nawet antyterroryści nas nie obronią, bo jak pamiętamy... Nie mają broni przeciwpancernej. No nie mają przeciwpancernej, nie mają przeciwlotniczej. Na przykład jak mieli do czynienia z dwoma bandytami, z których jeden był przeszkolony w OMON-ie rosyjskim, to w Magdalence słynna akcja, to tych dwóch bandytów wyeliminowało pół plutonu antyterrorystów. W tym dwóch zabito, kilkunastu raniono i to ciężko. I w końcu antyterroryści to ubili tych
mierzawców, co nie jest zadaniem policji. Nie wiadomo. No to już pańska hipoteza. To nie jest hipoteza, tylko to są doniesienia świadków. Otóż mój znajomy mieszkał bardzo niedaleko. Po pierwsze, to w ogóle ta akcja nie była w żadnej Magdalence, tylko na Łazach. I to jest mniej więcej jakieś tam 1,5 kilometra od Magdalenki. A po drugie, to o czym pan mówi, to są wszystko doniesienia prasowe, tak. A te, jak one się nazywają, ci, którzy tam byli i słyszeli, to słyszeli, że tam ta strzelanina w ogóle chodziła po całym lesie okolicznym. Tak. Więc to nie tylko... Czortle niesie po lesie, tak. Tak, i jak rano przyszli tamtejsi ludzie, to zobaczyli, że obok tego miejsca, gdzie te wybuchy i wszystko, przez to płot, deski takie dwie wielkie leżały, tak ten... No to też ciekawa hipoteza, ale tak czy owak nie jest to przykład profesjonalnego działania. Więc proszę Państwa, w każdym razie to wszystko świadczy o tym, że no policja nas nie obroni w razie akcji zielonych ludzików, czy choćby autentycznego terroryzmu. Jeszcze póki co terroryzmu w Polsce nie mamy, to antyterroryści mogą być bardzo sprawni. I ćwiczy. Tak jest, a jakby się pojawił terroryzm, to nie daj Boże, autentyczny, no już nie mówiąc o jakichś zielonych ludzikach. Potrzebne jest wzmocnienie wojska, ale wzmocnienie wojska polegające nie na fundowaniu im coraz droższych zabawek, tylko przede wszystkim na przeszkoleniu do wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, do którego nasze wojsko, do nowoczesnej wojny, o której mówił nasz doktor Brzeski, nie jest przeszkolone. Kolejne pytanie od, jak sądzę, po awantarze zwolennika Kongresu Nowej Prawicy. Czy Solidarność była sponsorowana przez Zachód, przez co solidaruchy po PiS, udające na co dzień, że się kłócą, razem popierali rewolucję na Majdanie, ponieważ są agentami Zachodu, który to Zachód ma ich w kieszeni, ponieważ może ujawnić, że byli sponsorowani, więc muszą mieszać się w sprawę Ukrainy, muszą wyjść Rosję, bo tak im każą. Czyli podsumowuję, że pan każe, sługa musi, tak? To wniosek z tego. Proszę Państwa, otóż jeżeli chodzi o sponsorowanie Solidarności przez Zachód, przedtem jeszcze KOR-u, to są materiały oficjalne. Przede wszystkim w mojej książce Geografia opozycji politycznej w PRL-u pokazałem na podstawie publikacji w Kulturze paryskiej, ile pieniędzy na Zachodzie zbierano w dewizach, a wtedy to była istotna sprawa, bo złotówka nie była twardą dewizą, teraz jest, a wtedy nie była. Dla młodzieży podkreślam to. Proszę Państwa, ile w twardych dewizach zbierano oficjalnie na Zachodzie, no wśród Polonii przede wszystkim, i przekazywano dla opozycji tutaj, dla KOR-u, dla Robcio i innych, tam były sumy nawet podane, ja to za Kulturą paryską publikowałem. Później ta moja książka jeszcze została wznowiona w 1992 roku pod tytułem Korzenie polityki. To własnym sumtem wydał pan Stanisław Tymiński, ale proszę Państwa, Stanisław Tymiński z Zachodu przywiózł bardzo dużo materiałów o finansowaniu Solidarności w latach 80. i całej tej późniejszej opozycji, bo KOR to są lata 70. od 76 do, no powiedzmy, do 81. do pierwszego zjazdu Solidarności. A tutaj już mówimy o stanie wojennym, o tym okresie, kiedy Solidarność była podziemna, już tam podzieliła się, wydzieliła się Solidarność walcząca. Pan Stanisław przywiózł te materiały tutaj, udostępnił prasie i nie przypominam sobie, żeby którekolwiek medium, mam na myśli prasę, radio i telewizję, odważyło się to opublikować, a to są materiały przywiezione z Zachodu, nikt nie kwestionuje ich autentyczności. No, warto to przypomnieć, pan Stanisław Tymiński niedługo przyjedzie do Polski, już dostałem od niego e-maila. To jak
pani się interesuje, może pani wysłać e-mail do pana. Pan. A to pan. To wysłać e-maila do Stanisława Tymińskiego, żeby przywiózł te materiały, może konferencję prasową zrobił. I ta taka jest rzeczywistość. No oczywiście, kto płaci muzykantów, ten dyktuje, jaką melodię mają grać. I to nie musi być taka zależność szpiegowska, że ten szpieg chodzi z aparatem, fotografuje dworce kolejowe, tam gdzie jest ten zakaz fotografowania. No, to nie w tych kategoriach. Ja ze Szczecina pochodzę, nie? Tak. Konsulat szwedzki. I ze Szwecji kontenery różnego rodzaju. I ktoś, kto pracował tam przy tym dyspozycji tych kontenerów, zaczął kablować służbom polskim, że jakiś kontener jest, przychodzi ze Stanów i nikt go nie może otworzyć, nikt go nie sprawdza i on płynie do Polski. No i kilka takich kontenerów przechwycili. No to, żeby zneutralizować go, tego człowieka, żeby już nie kablował, a też nie mogli aresztować, to nie? To wzięli go, awansowali, kogoś innego postawili w Szwecji i dalej te kontenery szły. I to już oficjalnie było. No ale teraz ten człowiek podlega lustracji jak najbardziej, jeśli go nie przejęła milicja obywatelska wcześniej. Ale to wtedy wcześniej było takie przy konsulacie właśnie tym szwedzkim, takie uroczystość, chwalili się tym. No proszę bardzo. Zresztą proszę Państwa, no, rola Kiszczaka w tym okresie jest też niejednoznaczna, najdelikatniej mówiąc, bo przecież Kiszczak pozwolił na to, żeby Stasi NRD-owskie założyło regularną siatkę wywiadowczą operacją z Grupy Warszał, która miała takie uprawnienia, na które się zgodził Kiszczak, których radziecki wywiad nawet nie miał. To znaczy mogli werbować na agentów nawet członków kierownictwa PZPR-u. Tego nie wolno było ani radzieckim służbom, ani PRL-owskim. A Stasi miało te uprawnienia i to nadal oficjalnie Kiszczak, dopuszczając się podwójnej zdrady. Po pierwsze, jako minister spraw wewnętrznych PRL-u zdradził na rzecz no jednak obcego państwa. A po drugie, jako członek biura politycznego PZPR-u zdradził partię nieboszczkę. Jakoś go nikt nie ciąga o to. Różne inne zarzuty mu stawiają, a tego mu nikt nie postawił. To też o czymś świadczy. Kolejne pytanie od naszego widza o pseudonimie Slidexman. Bardzo mi się spodobało to pytanie. Czy w PRL można było bezkarnie głosić komunizm? No proszę pana, to jest bardzo celne pytanie. Będziemy o tym mówić obszerniej następnym razem. Ale proszę Państwa, powiem tak, do 1956 roku, czyli u nas to jest okres stalinowski, w Sojuzie stalinizm się skończył w 1953, u nas dopiero w 1956. To do 1956 roku można było, nawet to było blagonadziejne, ale po 1956 to już nie bardzo. I mam tu dowód rzeczowy, proszę Państwa, proszę to sfotografować. Tam to znaczy zbliżenie, bo to jest bardzo ważny dokument. Dowód rzeczowy, proszę Państwa, z epoki. O, proszę, nawet tam w nagłówku ma dokumenty. I proszę zobaczyć, to jest list otwarty do partii Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, wydane w 1966 roku przez Instytut Literacki w Paryżu. No tam widzicie, w środku jest ta masońska kolumna, znak rozpoznania. A może to jest przypadkowy zbieg okoliczności, ja już nie chcę tu o niczym przesądzać. W każdym razie, proszę Państwa, oni tutaj w tym liście otwartym do partii zarzucili kierownictwu Gomułkowskiemu, że odchodzi od komunizmu, już całkowicie, że zdradza komunizm, zwąchuje się z kościołem, z faszystami onerowskimi i tak dalej, i tak dalej. I nawołują do powrotu do prawdziwego komunizmu.
I proszę Państwa, to jest, zrobiłem analizę, bo miałem też tekst uchwał Kongresu czwartej międzynarodówki trockistowskiej z 1957 roku. Ten list otwarty to jest, no że tak powiem, polska wersja tego programu trockistowskiego. Cytaty porównywałem, opublikowałem jeden artykuł na ten temat, taki analityczny. I proszę Państwa, po prostu w tym czasie prawdziwy komunizm głosili już tylko trockiści. Byli mu wierni. I w tym czasie Jacek Kuroń i Karol Modzelewski za twarde głoszenie prawdziwego komunizmu, to im trzeba przyznać, byli ideowcami, zostali aresztowani, skazani, jeden na, chyba Jacek Kuroń na 3 lata, a Karol Modzelewski na 3,5. No właśnie za głoszenie komunizmu, jak najbardziej. Więc już później to nie wolno było. Mało tego, proszę Państwa, na zjeździe Solidarności przecież też będę o tym mówił. Była rozdawana literatura trockistowska, bardzo ciekawa, walka klas trockistowska z takim sierpem i młotem, znowu dokument z epoki. Będę to analizował, dziś tylko tak nadmieniam. A ciekaw jestem, czy w IPN nie mają te materiały. Bardzo jestem ciekaw. Panowie z IPN-u, poszukajcie w archiwach, czy macie takie materiały, czy też ich nie macie. Bardzo jestem ciekaw. A nie zdziwiłbym się, gdyby nie było tego w IPN-ie. No, choćby dlatego, że zjazd się odbywał legalnie. No, ale to sprawdzajcie. Daję wam ten ciekawy temat. Bo jakoś o trockistach Solidarności, a zwłaszcza w 80-81 roku, w opracowaniach historyków współczesnych się nie mówi. A to ciekawy bardzo ruch. No, oczywiście ja nie jestem trockistą, ale przyznaję im, że to jedyni ideowi komuniści rzeczywiście. Proszę bardzo, słucham dalej. Czy można prosić o skomentowanie postaci sprawy jednego z żołnierzy wyklętych, ochotnika do niemieckiego obozu koncentracyjnego w okupowanym Oświęcimiu, rotmistrza Witolda Bileckiego, o którym pamięć po wykonaniu na nim wyroku na Rakowieckiej została skutecznie zablokowana na wiele lat. Tu jeszcze kolega o ksywce wersja kontra precyzuje. Chodzi o to, czy jaką rolę w całej tej sprawie odegrał Józef Cyrankiewicz. No proszę pana, akurat nie wiem, jaka była rola Cyrankiewicza, bo po prostu była taka sytuacja, że rotmistrz Pilecki dobrowolnie dał się złapać i chciał się dostać do obozu w Oświęcimiu. Tam współzakładał tajną organizację narodowców i socjalistów, co jest bardzo ciekawe. W tej organizacji, jak twierdzą historycy, ja akurat tego wątku nie badałem, więc tu tylko się opieram na publikacjach cudzych, że w tej organizacji miał być również Józef Cyrankiewicz. Rotmistrz Pilecki później uciekł z obozu i złożył bardzo szczegółowe relacje źródłowe, jak tam naprawdę było. Organizacja zresztą działała cały czas, ale była jedna bardzo duża wpadka. Między innymi życie stracił znany narodowiec profesor Rybarski, który był w Oświęcimiu. No Cyrankiewicz jakoś ocalał, no można powiedzieć, opatrzność na nim czuwała. Ja nie badałem tego wątku, jak czegoś nie wiem, to nie będę spekulował. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że rotmistrz Pilecki później przedostał się na zachód i powtórnie tutaj wrócił z zachodu,
no, z zadaniami od generała Andersa i władz naszych, polskich na zachodzie. No, oczywiście wpadł w ręce tutaj bezpieki i miał sprawę, zarzucono mu szpiegostwo, no bo w rozumieniu PRL-u Anders to współpracował z imperialistycznym wywiadem, etc., etc., no tak jak biskup Kaczmarek. No i za zarzut szpiegostwa skazano na śmierć i wykonano. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Został zabity w wyniku, jak to się mówi, mordu sądowego. Rotmistrz Pilecki, ale jest inna, bardziej ciekawa historia. Mianowicie historia generała Fildorfa, który, proszę Państwa, był aresztowany, wywieziony do Sojuzu. Radzianie go zwolnili, on przyjechał tu pod przybranym nazwiskiem. Zdaje się, że organa radzieckie go nie zidentyfikowały. Ale przyszedł tu, był zdecydowanie przeciwny zabawom w konspirację, w partyzantkę i tak dalej. Był to wyższy zawodowy oficer przedwojenny i wiedział, że to jest walka bez szans. A posyłanie żołnierzy na walkę, która nie daje żadnych szans, jest niedopuszczalne. Więc proszę Was, stanowisko generała Fildorfa Nila było dokładnie przeciwne niż tych żołnierzy wyklętych. I co ciekawe, robiąc propagandę, no, apoteozę żołnierzy wyklętych, coraz bardziej przemilcza się sprawę generała Fildorfa. I on, proszę Was, no, żeby udowodnić, że nie chce spiskować, nie chce bawić się w jakieś konspiracje czy partyzantki, zgłosił się i ujawnił, kim jest władzą PRL-u. Nawet się bardzo zdziwili, że ktoś taki się ujawnia. No ale potem, tu już powołam się na opracowanie pułkownika Piecucha, który miał dostęp do archiwów MSW jeszcze nie przetrzebionych, ale jeszcze nieuformowanych w wyniku przygotowań do transformacji. Piecuch był pułkownikiem WOP-u, redaktorem organu WOP-u i dlatego w tamtych czasach miał dostęp do archiwów MSW. No i w jednej ze swoich książek ujawnił, że chciano wykorzystać generała Fildorfa do firmowania piątego zarządu WiN-u. To była od początku prowokacja Ministerstwa Bezpieczeństwa, która miała stanowić przynętę dla tych, no powiedzmy, potencjalnych wrogów. Wyprowadzenie w pole zachodnich wywiadów, zwłaszcza angielskiego. No, wykazania się wobec Moskwy, że my tu musimy twardą ręką trzymać, bo inaczej to będzie zaraz nowa konspiracja. No ale do firmowania tego potrzebowali znanego nazwiska i wezwano generała Fildorfa, zaproponowano mu, żeby swoim nazwiskiem to firmował. Oczywiście generał Fildorf się nie zgodził na to, no ale ponieważ już wiedział za dużo, no to już nie wyszedł z aresztu. Zrobiono mu sprawę, dopasowano jakieś tam artykuły, no wtedy była zasada, nie artykuł, nie kodeks jest ważny, tylko człowiek, dajcie nam człowieka, my już artykuł do niego dopasujemy i tak zrobiono. I można powiedzieć, że generał Fildorf, który z punktu widzenia prawa PRL-u był całkowicie niewinny, został w wyniku mordu sądowego skazany i stracony. To był mord sądowy, powiedziałbym, od początku do końca, a miał on miejsce dlatego, że generał się nie zgodził firmować prowokacji. W wypadku
rotmistrza Pileckiego sprawa była jednak inna w sensie materii procesowej, dlatego że generał Anders był traktowany jako wróg, wywiad korpusu Andersa jako wrogi wywiad i z punktu widzenia ówczesnego prawa PRL-owskiego proces rotmistrza Pileckiego nie był tak naciągany jak proces generała Fildorfa. No, słucham dalej. Teraz mamy jeszcze kilka pytań, które są już luźniej związane. Chociaż to może troszeczkę bardziej. Mianowicie w PRL-u jednostki, czyli obywatele, widziały, że telewizja kłamie. Trzecie RP nie wiedzą, albo nie do końca wiedzą. Jednostki są rozbite. Co to oznacza? Ja zakładam, że to jest, ta teza jest dobrym przybliżeniem, chociaż no, można by z tym polemizować, ale przyjmijmy to jako dość dobre przybliżenie rzeczywistości. Jeżeli tak, to świadczy o tym, że propaganda PRL-u była nieprofesjonalnie robiona, ordynarnie, topornie, a współczesna jest mistrzostwem propagandy manipulacyjnej. I dlatego w PRL-u na tę propagandę się mało kto nabierał, no zwłaszcza już w tym końcowym okresie. A w tej chwili, proszę Państwa, jeżeli ktoś nie zna się na chwytach, zasadach socjotechniki propagandy manipulacyjnej, to padnie jej ofiarą i ludzie padają jej ofiarą. Dlatego, proszę Państwa, tego przedmiotu takiego jak cybernetyka społeczna, który różnymi sprawami się zajmuje, ale również socjotechniką propagandy manipulacyjnej, czyli kluczem do samoobrony społecznej przed manipulacją w mediach, nie dopuszcza się na uczelnie i my musimy to prywatnie, prawda, społecznie ludzi uświadamiać. Ja miałem właśnie niedawno, tydzień temu, na ten temat wykład w naszej grupie poznańskiej. Tu też będzie, ale to jest trochę dalej. Dlaczego, proszę Państwa, nie dajemy tego na początku? Bo mam złe doświadczenie. Otóż pewna młodzieżowa grupa pewnej ówczesnej partii, już nie będę wymieniał, bo to by było prawie jak agitacja przedwyborcza takiej prawicowej partii. Jeszcze na partię już jej nie ma. Ach, ja nie wiem nawet. Może i jest. No jak jest, to by była to propagitka, jakbym tu wymieniał. I teraz, proszę Państwa, ta młodzieżówka mnie zaprosiła z wykładami cybernetyki społecznej, okręg warszawski zresztą, i najbardziej ich właśnie interesowała socjotechnika. No, ponieważ to działalność społeczna, słuchacz nasz pan, zrobiłem solidne wykłady. Ci ludzie później to wykorzystali w kampanii wyborczej, pozdobywali różne stanowiska, już nie, mandaty poselskie i nie tylko, nie będę już wymieniał, bo to już znowu bym wymienił. No więc te półroczne przeszkolenie starczyło na zdobycie części władzy, ale już nie wystarczyło na jej utrzymanie, bo stracili tę władzę i to można powiedzieć, że gdyby posłuchali jeszcze następnego semestru, a nie przewróciło się im w głowach, to by wiedzieli, jak się bronić przed socjotechniką, ale im chodziło o to, żeby stosować te chwyty. No pod tym względem byli zdolnymi tu słuchaczami, ale żeby utrzymać, to już nie starczyło. Mieli przeciwników bardziej przeszkolonych, być może nawet za granicą, na zachodzie i proszę Państwa, i te władze jak zdobyli, tak stracili. Ja już powiedziałem nie. Nie będę edukacji zaczynał od socjotechniki propagandy manipulacyjnej. Najpierw trzeba opanować podstawy zasadnicze, a później na koniec, ta grupa poznańska to już piąty rok studiuje, mówimy również o tym. Więc proszę Państwa, krótko mówiąc,
ci, co robią obecną propagandę, są manipulantami profesjonalnymi, znakomicie to robią. Przy czym, proszę Państwa, wiedza, którą mają, nie wystarczy do rozwiązywania problemów społecznych, które przed nimi stoją, i prędzej czy później oni się na tych problemach wywalą. Bo nie wystarczy tylko trzymać władzę, trzeba jeszcze z niej korzystać w jakimś stopniu w interesie społeczeństwa, przynajmniej jego części, a nie tylko elity tej wierchuszki. Czyli dobre opakowanie, brak produktów środka. O, proszę Państwa, ktoś tam w jednej z grup zapytał, no po co ta cybernetyka społeczna? Przecież jest psychologia społeczna i ona bardzo dobrze przewiduje. Proszę Państwa, ona bardzo dobrze przewiduje, ta tradycyjna psychologia, w skali taktycznej. To znaczy w skali wyborów. Zdobycia władzy. Tak, zdobycia władzy, ale już strategicznych prognoz nie umie robić i proszę sprawdzić, że te wszystkie prognozy na przykład ekonomiczne z reguły się nie sprawdzają. Kryzysy zaskakują, no ale to tradycyjnych ekonomistów, bo prognozy socjocybernetyczne od czasu, jak moją metodę opracowałem, opartą na teorii Mazura, pracowałem ją pod koniec lat 70., a wtedy jak ten atlas wychodził, to proszę Państwa, sprawdza mi się tak, że ludzie nie chcą wierzyć w to. Ale jak w roku 2008, parę miesięcy przed tym kryzysem światowym, wyszło mi z obliczeń, że w tymże roku będzie wielki kryzys. A jeden z moich ówczesnych słuchaczy jeszcze to dointerpretował i powiedział, że ten kryzys nie wybuchnie przed początkiem olimpiady w Pekinie. Jak to się ukazało? A zamieścił to, on był zarazem wikipedystą i zamieścił tę moją prognozę przez siebie jeszcze uszczegółowioną co do dnia. Zamieścił chyba w styczniu lub w lutym 2008. Natychmiast przeprowadzono ostry atak na moją osobę. Zareklamowano w Wikipedii, że to jak można takie rzeczy w biogramie zamieszczać, i tam ten mój biogram w Wikipedii został radykalnie ocenzurowany. To jest wszystko do sprawdzenia, tylko Państwo muszą nie korzystać z ostatniej wersji tego biogramu, która jest najbardziej ocenzurowana, a żadnej z nich ja nie pisałem ani nie autoryzowałem, żeby była jasność. To pisali różni ludzie, często mnie zupełnie nieznani. W każdym razie najnowsza wersja jest najkrótsza, najbardziej ocenzurowana, ale trzeba zażądać do 500, bo jest sto kilkadziesiąt tych wersji, i cofnąć się do początków, gdzieś tam w okolicach chyba 1 marca 2008 roku. I tam znajdziecie, w tym kliknąć trzeba autorzy, historia, taki jest napis w Wikipedii przy biogramie, to trzeba kliknąć, zażądać do 500 egzemplarzy, bo jak mniej, to ten nie wyskoczy. Cofnąć się do chyba 1 marca plus minus 1-2 dni 2008 i tam znajdziecie te prognozę, także to jest udokumentowane, nie musicie mi wierzyć. No więc proszę Państwa, no dlatego, że monopol na dobre prognozy jest zastrzeżony dla tych, którzy mają ambicje sterować światem. A to nie jest dla naukowców od psychologii społecznej, którzy uprawiają tradycyjne metody. Więc widzicie, po to jest potrzebna cybernetyka społeczna. No jak ktoś się ogranicza do skali taktycznej, czyli do pozycji sierżanta w okopach, to mówię, nie jest potrzebna do tego cybernetyka społeczna i niech nie traci czasu na studiowanie. Wystarczy mu tradycyjna psychologia społeczna. To będzie władza. Tak, tylko jej długo nie utrzyma. Mamy jeszcze kilka pytań, ale kończy nam się czas, więc prosimy o takie... No bardzo krótkie. Tak. Czemu obecnie w III RP trwa podział na PO i PiS? Pana zdaniem.
To zależy od szczebla wtajemniczenia. Na wyższym szczeblu wtajemniczenia to jest po to, żeby tumanić niewtajemniczonych. To jest moje zdanie. Bo kiedyś miał być popis. Dalej. Nowa prawica zwiększa swoje poparcie, a ruch narodowy stoi w miejscu. O czym to świadczy? Proszę Państwa, no to świadczy o tym, że pan Korwin-Mikke, który jest tutaj główną postacią, lepiej się zna na socjotechnice walki politycznej, walki informacyjnej niż ci młodzi człowiecy z ruchu narodowego, ale tak czy owak ani jedni, ani drudzy nie uprawiają cybernetyki społecznej. Znaczy, pan Mikke trochę zna. To jest jego przewaga. A ci młodzi ludzie w ogóle o tym nie wiedzą. Obrzydzono im. Powiedziano, że to jest fujbe, totalitaryzm, etc., etc. Nie wolno tam zaglądać. No i dziecięta się wystraszyły i nie ruszają tego. No i są właściwie bezbronne w wojnie informacyjnej. Pan Korwin-Mikke zna trochę cybernetykę, chociaż z epoki przedmazurowskiej, ale i tak ma kolosalną przewagę nad resztą populacji. A że jest człowiekiem bardzo inteligentnym, to umie to wykorzystać. Słucham dalej. Czy na marszu niepodległości 11 listopada jest szansa, że dojdzie do prowokacji? Oczywiście, oczywiście, że jest. Na temat tych marszów jest chyba sprzed 2 lat moje nagranie obszerne. To już tu nie będę komentował. Proszę sobie odsłuchać, ono jest nadal aktualne. Jest w YouTube. Czy widzi pan szansę na podpisanie traktatu pokojowego pomiędzy Niemcami a Polską? Ja nie wiem, na jakiej formule prawnej by to miało być oparte, bo no na razie to traktat został podpisany między zwycięskimi mocarstwami, a Niemcami, czyli USA, no ZSRR, Rosja, która jest spadkobiercą prawnym, Anglia. Polski tam nie było, a w tej chwili nasi politycy historyczni robią co mogą, żeby nas wypisać z grona zwycięzców. Więc właściwie nie wiem, na jakiej zasadzie, no, jak nie ma nas w gronie zwycięzców, bo możni tego świata nas tam nie wzięli, co na defiladzie zwycięstwa w Londynie nas nie było. No to nie wiem, na jakiej zasadzie, ale obecna polityka historyczna zmierza w kierunku wycofania nas z grona zwycięzców. No to nie wiem, na jakiej zasadzie by można postulować coś takiego. To by musiało być naprawdę niepodległa zewnętrznie i wewnętrznie Polska, żeby o czymś takim mówić. Co pan sądzi o komentarzach ludzi, że komuna odbudowała Polskę, że ludziom żyło się dobrze? Proszę pana, no to, że w okresie rządów komuny odbudowano, odbudowywał naród. A władzę wtedy miała komuna tak zwana. Zwłaszcza okres stalinowski, no to można mówić o komunie w Polsce, no. Wtedy PZPR była partią komunistyczną, później już nie, jak twierdzą Kuroń i Modzelewski, więc dwa autorytety dzisiejsze. Więc proszę Państwa, po prostu odbudowywał naród, a kierowano wtedy, no, nie da się ukryć, PZPR. Później w okresie Gomułki rozbudowywano, też jest faktem, Zagierka potężnie rozbudowywano. Za trzecia RP głównie żyje z tego, co wtedy zbudowano. To znaczy z wyprzedaży, rabunku tego, co wtedy zrobiono, proszę Państwa, i niszczenia tego, za co Zachód premiuje te swoje kanały wpływu, nazwijmy, te osobowe kanały wpływu, OKW, możemy tak nazwać. Słuchamy dalej. Co pan sądzi o sytuacji w Polsce? Pytanie na ogólnej
Czy jest tragicznie, wymieramy, gospodarka leży, bezrobocie, wysoka emigracja? Czy jest tak, jak mówi Tusk, jest dobrze, zielona wyspa i tym podobne? Proszę pana, no prawda leży oczywiście gdzieś po środku, ale niekoniecznie dokładnie po środku. Bo niestety wymieramy i to są twarde dane demograficzne, a statystyka urodzeń i zgonów jest dość precyzyjna. Już ilość ludności przebywająca w Polsce jest zafałszowana, bo ludzie, którzy się nie wymeldowali, a mieszkają za granicą, są zaliczani. W rzeczywistości już populacja jest około 2 miliony mniejsza niż podają oficjalne statystyki, ale urodzenia i zgony są rejestrowane i tutaj no, wymieramy po prostu. Dokładnie od 1989 roku nie ma już zastępowalności pokoleń. Nie mylić z przyrostem naturalnym. Może zrobimy kiedyś też wykład z demografii, to będę tłumaczył. Zastępowalność pokoleń jest niezależna od struktury piramidy demograficznej. To możemy zaprosić do naszego poprzedniego wykładu z cyklu PSC, bo o tym była mowa. Tak jest. No mogę tam trochę na ten temat wstawić więcej. Proszę Państwa, za 2 tygodnie mogę trochę na ten temat więcej powiedzieć. W każdym razie wymieranie demograficzne jest faktem. Polityka pronatalistyczna jest niemrawa, słaba, taka, można powiedzieć, rachityczna. Nie jest w stanie zahamować tego marszu na cmentarz dosłownie. Jak chodzi o gospodarkę, to wszystko zależy, jak mierzyć. No oczywiście, jak bierzemy PKB i te takie subiektywistyczno idealistyczne, biurokratyczne wskaźniki, no to byczo jest i były premier Tusk ma rację, ale jak weźmiemy realne wskaźniki, to znaczy produkcję stali, cementu i różnych innych rzeczy, to niestety w większości tych realnych wskaźników nie osiągnęliśmy poziomu z czasów PRL-u, zwłaszcza z czasów Gierkowskich. Taka jest prawda i to trzeba zajrzeć do rocznika statystycznego, do którego jakoś ludzie mało zaglądają, a namawiam, bo to jest ciekawa rzecz, jest dostępny w wersji elektronicznej, można kupić w GUS-ie, bo już w księgarniach rzadko, ale GUS tam ma swój taki sklepik, można kupić, wyszedł podobno już mały rocznik statystyczny nowy, tam trzeba zaglądać i sprawdzać realne parametry, nie PKB. PKB to wiecie, jak się zmienią ceny pewnych produktów, to PKB skacze i to jest taka subiektywna epistemologiczna miara. Przepraszam. Dalej. Czy PiS tylko udaje prawicę, a są socjalistami? Czy KNP jest prawdziwą prawicą? Czy kto jest? Czy PiS? Tak, PiS. Tylko udaje prawicę, a są socjalistami? Czy tylko KNP jest prawdziwą prawicą? No proszę pana, PiS to po pierwsze nie jest oparte na żadnej doktrynie. No proszę mi wskazać doktrynę polityczną, na której opiera się PiS. PiS się opiera na notowaniach. No właśnie na psychologii społecznej. I głosi takie hasła, które akurat są chwytliwe. A są one częściowo chwytliwe na tak zwanej prawicy i centrum, a trochę nawet na lewicy, więc jest to takie pelmel. Niemcy to nazywają Eintopfgericht, po prostu taką potrawę. Często zresztą podawaną w Niemczech. No i proszę Państwa, więc partia bez doktryny to dla mnie nie jest ani socjalistyczna, ani niesocjalistyczna. No głoszą antykomunizm, ale anty nie może być doktryną. Walka z czymś, czyli anty, wynika z realizacji jakiejś doktryny. No i dalej, proszę Państwa, no oczywiście KNP ma swoją doktrynę. No o ile dobrze zrozumiałem, to ma doktrynę tradycyjno-liberalną i prawicową. I wobec tego KNP można zaliczyć do partii prawicowej, a jest to jedna z nielicznych partii, które operują jakąkolwiek doktryną. Proszę Państwa,
Oczywiście liberalizm jest już dziś doktryną anachroniczną. No dobrze, ale nawet anachroniczna doktryna daje przewagę nad takimi ludźmi, na dłuższą metę daje przewagę nad partiami, które żadnej doktryny nie mają. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić i powiedzieć, na jakiej doktrynie opiera się PO, na jakiej PiS i te różne inne tam. Bo ja przez lupę patrzyłem i nie dojrzałem. Może już wzrok nie ten, jak mówił kiedyś towarzysz Kania. Więc proszę mnie uświadomić. Pytanie bardzo podobne. Co sądzi pan o KNP, Korwinie? Co sądzi pan o wolnym rynku? Proszę pana, piękna idea, wolny rynek, tylko na dłuższą metę nierealna. Po prostu dlaczego? Dlatego, że wszystkie podmioty rynku nie dążą do wolnego rynku, tylko dążą do monopolu własnego. Więc to jest stan bardzo fajny, wolny rynek. Mnie się on cholernie podoba, tylko ja jestem realistą, a nie idealistą teoriopoznawczym. Wobec tego uważam to za w dłuższych okresach czasu za nierealne. Dlatego, że po to, żeby utrzymać wolny rynek, to musi ingerować państwo. Ustawy antymonopolowe. No dobrze, ale ingerencja państwa to jest zaprzeczenie wolnego rynku, no z definicji. Pana Korwina-Mikkego znałem, bardzo go dobrze wspominam, bo był zastępcą sekretarza Towarzystwa Kultury Moralnej, która walczyła, no między innymi walczyliśmy w obronie życia dzieci nienarodzonych, wtedy w PRL-u w latach 70. i pan Korwin-Mikke był jednym z nas, bardzo go dobrze wspominam. Jest to człowiek wierny swoim przekonaniom, a nie kameleon, który w zależności od koniunktury zmienia przekonania, więc go bardzo dobrze wspominam. No, ale oczywiście liberalizm w czystej postaci no może być lekarstwem na to, co się teraz dzieje, ale lekarstwem krótkotrwałym. Później trzeba przejść do tego, co się nazywa społeczną nauką Kościoła, ale już nie będę wykładów z tego tu dzisiaj robił. I ostatnie pytanie. Dlaczego Chiny, gdy im spadł wzrost z 9 do 7,7, rozumiem, że chodzi o wzrost PKB, tak, w panice znieśli podatki dochodowe od 6 milionów przedsiębiorstw i stworzyli strefę czystego kapitalizmu wokół Szanghaju, a u nas jak nam tempo spadło z 1% do 0,5, to pełnowcy podwyższyli podatki. No właśnie, tak, tak, to jest bardzo ciekawe. Znaczy ja powiem od razu szczerze, że bardziej wierzę w profesjonalizm kierowników chińskiej gospodarki, choćby nawet byli członkami komunistycznej partii Chin, niż naszych bezdoktrynalnych fachowców. Oczywiście Chińczycy tutaj, moim zdaniem trudności pewne, które Chiny zaczynają przeżywać i moim zdaniem one nie ustąpią tak łatwo, biorą się z polityki ograniczania urodzeń. No nie będę tu dowodu przytaczał, ale kiedyś indziej może to pokażę, ale ta polityka jednego dziecka chińska, czyli brutalnego ograniczania przyrostu naturalnego, będzie teraz się mściła na gospodarce chińskiej, w ogóle na sytuacji w Chinach. No, usłyszałem, że już obecne kierownictwo odchodzi od tego, więc zrozumieli to. No, tym niemniej skutki wieloletniej takiej polityki będą dawały o sobie znać i moim zdaniem ten spadek jest pierwszym sygnałem, ale widać... Kulturowo to już orze Chiny. Okropnie, tak. Bo kiedyś każdy chciał mieć syna, a obecnie jak ktoś ma córkę, to w zasadzie jest panem okolicy. No tak, 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 tak. To długie lata, tę politykę ograniczania przyrostu Zachód zasugerował, że tak powiem, zmanipulował Chiny, już powiem dosłownie. I Chińczycy zaczęli ograniczać. Już wtedy dla mnie było oczywiste, że to się na nich zemści. No tak jak Sojuz w gruncie rzeczy został rozwalony przez politykę ograniczania przyrostu naturalnego wprowadzoną przez Chruszczowa. Będziemy o tym mówić za 2 tygodnie
szczegółowo. No i proszę Państwa, no i teraz to się będzie mściło na Chinach, ale Chińczycy zauważyli to i robią co mogą, żeby leczyć te złe skutki. Bardzo dziękujemy Panu Docentowi. Zapraszamy na kolejną część cybernetycznej analizy dziejów PRL za 2 tygodnie, a za tydzień o 18.15 wykład doktora Rafała Brzeskiego. Na temat? Jeszcze nie mamy tematu oficjalnie potwierdzonego, więc prosimy śledzić to będę Facebooka. Trzeba śledzić na Harforze, tak. No to dziękujemy bardzo.